Jak się coś przed nami zamyka, jak przychodzi taki trudny okres, to nie walmy w te zamknięte drzwi, tylko zawsze patrzmy, gdzie są otwarte drzwi. I, bo zawsze los, jak coś nam zamyka pod nosem, to jakby daje nam coś innego. Jeszcze sobie. Jedną mam taką też prośbę do ciebie, jeśli właśnie robię zdjęcie i rozmawiamy sobie razem, że tak powiem. Uh-huh. W sensie, bo często jest tak, że człowiek mówi tutaj do mnie. Więc ta jedna prośba jest tylko, żebyś ty po prostu, kiedy mówisz coś do mnie albo ja do ciebie z aparatu, to żebyś czasami spojrzała tutaj do obiektywu. A, tak. Okej. Okay. Po prostu potem jest część zdjęć taka właśnie o taka, nie? Że tak niby mówisz do mnie, ale i te zdjęcia są tam, nie? Dobrze, dobrze. To jest taka moja techniczna prośba, tylko. Bo uważam, że lepsze jest jednak zdjęcie, kiedy są z tym kontaktem, wiesz, wzrokowym, nie? Uh-huh. Okulary jesteś w stanie zdjąć w ogóle w trakcie? Oczywiście. Nie musisz teraz, to w trakcie sobie zrobimy. Dobrze. Też tak lubię. Potem wyjmiesz suszarkę i zrobimy inną fryzurę. Nie miałabym nic przeciwko temu, bo wczoraj byłam w takim stanie, że nie byłam w stanie umyć włosów. Uh-huh. Dzisiaj z kolei wyjeżdżaliśmy wcześniej. Więc no, już no. Trudno, no już wyglądam jak wyglądam, ale to tam... Jesteś sobą, no. Tak się ułożył, jak się miał ułożyć. No. Anna Kędziora, dobrze powiedziałem? Tak. No właśnie, nie przedstawię tej pani, kobiety, człowieka, może mojej nowej znajomej, bo poproszę ją o to samo, żeby to zrobiła. Natomiast ja, zanim to się wszystko zacznie, chciałbym was, jak zwykle na samym początku, poprosić, jeśli oglądacie wcześniejsze odcinki i ten zarezonuje z wami i uznacie, że to jest coś naprawdę dobrego, wartościowego, to żebyście najzwyczajniej w świecie polecili to dalej, udostępnili, polajkowali, bo to wszystko ma znaczenie do tego cholernego algorytmu YouTube'a. A tam, jak wiecie, promowane są treści naprawdę miałkie, średnie, słabe, ściągające nas w dół. Rezonują z wibracjami w dół i tak dalej, żeby po prostu zakłócić w ogóle to, co my czujemy w sercu, w środku i w ogóle. A jak już powtarzałem niejednokrotnie, ja nie jestem żadnym prowadzącym, a to nie jestem mój gość w programie telewizyjnym, tylko ja jestem fotografem. A z Anią właśnie spotykamy się po to, żeby zrobić portret autentyczny, który ja po wielu, wielu latach doszedłem do tego, że to rozmowa i spotkanie z drugim człowiekiem jest najważniejszą rzeczą, to słuchanie, obecność. Nic więcej teraz dla nas nie będzie kompletnie tutaj miało znaczenia w ogóle we wszechświecie, tylko tutaj ta wymiana energii i rozmowa. Także zapraszam, a jeśli macie ochotę wesprzeć na Patronite, żeby ten kanał się rozwijał, to również będę wam za to wdzięczny. No dobrze. Aniu, kim ty jesteś? Kobietą, człowiekiem. Przepraszam za mój głos, ale jestem przeziębiona. No bym przy tym się zatrzymała. A gdyby coś więcej zastanawiałeś się w ogóle? Kim jesteś w ogóle tutaj na tym świecie? Po co? Po co jestem? No to już jest inne pytanie faktycznie. Po co jestem? Długa moja droga za mną i pytanie właśnie po co tutaj jestem sprawiła, że już teraz wiem, że myślę, że przyszłam po to, żeby pewne dzieje kobiet w naszym rodzie zamknąć, odmienić ich los, dość nieszczęśliwy, ale również chyba, żeby odnaleźć siebie w tym wszystkim, w tym takim pogmatwanym troszeczkę moim życiu. Nie mówię złym, ale pogmatwanym, tak? Bywa, no, życie bywa trudne, ale nie złe, tak ładnie. Tak, nie? Tak. No i no myślę, że idę dobrą drogą, coraz lżejszą drogą. Myślę, że to takie słowo pocieszenia, że trochę będzie potem lepiej i lżej na koniec? Nie, bo wiesz, mam takie wrażenie, że im bardziej człowiek, im więcej o sobie wie, tym mniej pytań zadaje albo bardziej konkretne pytania zadaje. Także no mam nadzieję, że tak dobrą drogą już teraz idę, tak? Zresztą też mi się wydaje, że ten czas młodości to jest taki czas, kiedy człowiek miliony pytań zadaje sobie i ma wrażenie, że znajduje odpowiedzi na wszystkie pytania, a im człowiek jest starszy, to już myśli nad pytaniami i wie, że tych odpowiedzi nie zna, a czasami nawet jest przekonany, że je zna, a za chwilę życie pokazuje, że nie. Więc to jest taka troszeczkę gra wchowanego, ale ciekawa. Ciekawa. To co robiłaś na początku swojego, jakby wiesz, szkoła, bo zakładam, że tradycyjne nasze schematyczne wychowanie, tak,
szkoły tradycyjne, w tym systemie pruskim i tak dalej. Doświadczyłaś tego? Jakieś studia w ogóle coś właśnie potem było? Czy wiedziałaś, co tam chcesz, czy ci mówili rodzice, kim masz być, czy jednak słuchałaś głosu swojego serca? Znaczy ja zawsze chodziłam swoimi drogami. Nie zawsze... Wychodziło ci to na dobre? Ciebie zapraszam na portret autentyczny. Tak, link znajdziesz poniżej, dokładnie jak wygląda taka możliwość przyjścia do mnie na sesję prywatną, portretu autentycznego, w której dowiesz się coś więcej o sobie. Nie będziemy rozmawiali o pogodzie, tylko zapytam się ciebie, kim jesteś, jaki jest sens twojego życia, a może wyjdą twoje cierpienia, wyjdą twoje schematy, przekonania, może wyjdzie to, czego się wstydzisz, a chcesz o tym opowiedzieć głośno. Wszystkie emocje utrwalam na zdjęciach i to totalnie bez pozowania, bez retuszu i dlatego nazwałem ten portret autentyczny. Na tym fotelu, na tym krzesełku możesz usiąść ty, ja na tym i będę cię fotografował. Zapraszam, link pod spodem. No tak, też tak było. No doświadczenie, nie? No, ale to jest doświadczenie. To jest takie też odpowiadanie sobie na pytania, czego nie chcę, czego nie mogę. Bo tak naprawdę to człowiekowi się wydaje, że wszystko może. A potem przychodzi ten moment, kiedy rzeczywistość pokazuje, że nie. Niekoniecznie jest tak. Więc no... Ale chciałeś to sprawdzić. No to jaki tam był edukacja u ciebie? Z edukacją było okej, powiedzmy. Ale żadnych wielkich wzlotów, żadnych takich jakichś tam upadków było okej. Natomiast tak, studia wybrałam sobie złe, bo farmacja. No skąd mogłaś wiedzieć? Może wtedy ci się to przecież wydawało... Nie, bo koleżanka szła na farmację. Tak. I dlatego? I dlatego. I skończyłaś to? Nie. Nie skończyłam... Nie skończyłam żadnych studiów później już, bo życie mnie tak wchłonęło, to co też że no dużo rzeczy się działo. Właśnie potem chyba najbardziej to mnie wchłonęło takie to zaintrygowanie, kim ja jestem, po co tu jestem i tak dalej. Robiłam różne kursy, różne szkoły, no, cały taki pakiet po prostu otwierający człowieka. No też trafiałam różnie, bo trafiałam na ludzi, którzy uznawani byli za mistrzów, a ja na przykład akurat mam złe z nimi doświadczenia i tak dalej. Z autorytetami w ogóle, czy z konkretnymi osobami? Przyszedł taki moment, że z autorytetami. Ja też. Też. Tam, no. Właśnie, też. Zainspirować to ja się mogę. Mogę sobie od kogoś coś wziąć, ale na pewno nie będę podążał taką samą drogą, bo każdy ma tą drogę jednak inną. Nie? Tak. Tak. Kiedyś trafiłam też na takiego mądrego człowieka, który mi powiedział, że człowiek nie powinien brać żadnych autorytetów jako wskaźnik na życie. Dlatego, że jedynym autorytetem jesteśmy my sami dla siebie. I ja to sobie tak jakoś ułożyłam to w sercu, że faktycznie jakieś tam nauki, jakieś wskazówki i tak dalej, bardzo chętnie. Bardzo dużo czytałam. Zaczęłam malować też. No dosyć wcześnie też wyjechałam do Berlina. Te Niemcy. No. Za pieniędzmi, jak to mówią? Trochę tak, bo zakład, w którym pracowałam, splajtował. A, czyli coś robiłaś już? Tak. To co to było? W Polsce? Mhm. Pracowałam w PKO. O proszę. Pani z banku? Pani z banku, tak. Pracowałam w PKO. Fajnie, bo... I cyferki już tam się zaczęły pojawiać. Tak, cyferki się zaczęły pojawiać. Już wtedy trochę tym się interesowałaś? Nie. Czy już ci te pieniądze, tam cyferki latały, numery? Nie. Co to jest, to, nie? Nie to, ale nie na numerologię, to ja trafiłam na takim swoim dosyć ostrym zakręcie życiowym, gdzie stanęłam i nie wiedziałam, w którą stronę iść, w lewo czy w prawo. Czyli trudne doświadczenie, patrz. Tak, bardzo trudne doświadczenie. I trafiłam wtedy na artykuł. Mhm. Teraz nie pamiętam, czy w twoim stylu, czy w zwierciadle, był wywiad z Gladys Lobos. To były chyba lata 90. Jej pierwsze przyjazdy do Polski i poprosiłam o portret. Numerologiczny, tak? Tak. No a dostałam odpowiedź, że owszem, portret tak, ale zapraszają mnie na ten. Ja sobie pomyślałam, bo ja szukałam swojej drogi. I na co cię zapraszają? Na warsztaty. Mhm. Na szkolenie. I jak to usłyszałam, to pomyślałam sobie tak, to jest moje. Bo ja szukałam swojej drogi, ale ciągle trafiały mi się tematy związane z energią. A ja nie chciałam pracować z energią, ponieważ byłam świadkiem wielu karier osób, które energią się zajmowały i zawsze jakby traciły taką część człowieczeństwa, mocno ego wybijało. Mhm. I nie chciałam tego doświadczyć.
A numerologia, znaczy ja w ogóle zawsze musiałam mieć coś takiego konkretnego, że nie można no mnie podważyć. Teraz mam podkładkę. Ten bank tak. To jednak nie mam przypadku. No tam i już tak się zaczęło. Tam się zaczęło, nieświadomie, ale pewnie tak. No więc tak sobie tam poszłam, na tą numerologię pojechałam. Bardzo fantastyczne do moje doświadczenie. Fantastyczne. Trafiłam na fantastyczną grupę ludzi. Gladys chyba, nie wiem, drugi raz wtedy była w Polsce, więc ona jeszcze taka świeżutka była, taka empatyczna bardzo. No coś pięknego, naprawdę. I to już mnie nie opuściło. I to już tak, jeżeli... I wtedy tam kliknęło? Bardzo. Że to właśnie to? Tak. Przede wszystkim to była taka dla mnie wiedza, która mi się wydawało, że ja ją mam w sobie. Że ja ją nie odkrywam jako coś, co jest dla mnie nowe. Tylko to wszystko ze mną rezonowało. Mhm. Więc to też było dla mnie takie potwierdzenie tego, że tak, że to jest właśnie ten temat, którym ja się chcę zajmować. I ta moja numerologia też była różna. Też była różna. Bo na początku była bardzo uduchowiona. Bardzo. Mhm. Tłumaczyłam ludziom, jakie mają predyspozycje właśnie takiej mocy duchowej i tak dalej. Potem zdarzyło się coś w moim życiu, co całkowicie zmieniło mój stosunek do numerologii. I co to było? Zmarła moja najserdeczniejsza przyjaciółka. Bardzo to przeżyłam. Strata. Tak. To było coś niesamowitego. I cały czas płakałam. I gdzieś tam po tygodniu tego lania tych łez, ja nagle zauważyłam, że ona cały czas chodzi ze mną. Ja twarz jej widziałam cały czas przed oczami. I jak przystanęłam i jak mówię, matko, przecież ona coś mi chce powiedzieć, to ja wtedy usłyszałam słowa, nie zaglądaj za zasłony, które człowiek nie powinien zaglądać. Skąd to przyszło? Od niej, te słowa. I niezależnie jak ludzie myślą o takich przekazach, czy coś takiego, ja w nie wierzę, bo ja tych przekazów miałam bardzo dużo w życiu. Mhm. Gdzie coś ci się pojawia? Po prostu słyszysz głos? Wody? Dam ci, dam ci. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Muszę poczekać. Świszczy tam. Być może to będzie pierwszy raz, gdzie z uwagi na ten kaszel przerwaliśmy, ale nic się nie dzieje. To nie jest program telewizyjny, gdzie coś się w tekście... Że mnie zdejmą z anteny, tak? Także, więc rozmawialiśmy o twoim trudnym doświadczeniu z przyjaciółką. Mhm. I nie dokończyłaś właściwie, tak? Co to miało za wpływ na numerologię? Od tamtego czasu zaczęły też do mnie napływać takie świadome informacje, że jesteśmy tu na tym świecie po to, żeby doświadczać tego, co jest ziemskie. Czyli no takiej też dualności, tak? Dobra, zła, dzień, noc, wiosna, jesień, lato, zima. Przyjemność, trudność. No, przyjemność, trudność i tak dalej. I że tak naprawdę to my się w tym powinniśmy sprawdzić, spełnić, skonfrontować, a nie wchodzić gdzieś tam w jakieś przestrzenie, które nam mówią, kim byliśmy w poprzednich wcieleniach, czy... Ja nie neguję tego, absolutnie, ale to był taki dla mnie przekaz, że to, w czym ja mam ludziom pomagać, to w odnalezieniu się w tej rzeczywistości, w której oni żyją. To są czasami też trudne związki, to jest też nieumiejętność jakby poprowadzenia swoją drogą życiową siebie. To czasami... Trudne układy między dziećmi a rodzicami, różne historie się zdarzały i to mnie właściwie tak wyprowadziło całkowicie na taki, na ten rodzaj numerologii, który ja kocham. Mhm. A on się jakoś nazywa inaczej? Coś? Czy to wybierasz? Ja to nazwałam numerologia świadomości, sama dla siebie, dlatego że takie spotkania właśnie, ja staram się po prostu jakby poszerzyć świadomość ludzi, kim są tak naprawdę, bo to widać w dacie urodzenia, w imionach i nazwiskach, w tych wszystkich przeliczeniach, które robię.
Jest ich bardzo dużo i naprawdę przychodzi bardzo dużo informacji na ten temat, ale takich konkretnych. Więc nigdy się nie spotkałam z tym, żebym usłyszała, że to nie do końca, czy że nieprawda, czy coś takiego. No i to tak... Już trochę trwa. No trwa od... Ja bym wrócił jeszcze do tej numerologii oczywiście na pewno, bo to jest też jakby coś, co mnie bardzo interesuje i jakby nawet nie, że mam te wątpliwości, tylko chciałbym to trochę bardziej zrozumieć, chociaż nazywają to ludzie pseudonauką, a numerologia jest tam logia, czyli jakby od nauki, więc to też jest ciekawe, a nie numeropseudologia. Ale to trudne wydarzenie, które Cię spotkało, powiedziałaś i się w ogóle zaczęła numerologia. Nie. Nie? Wcześniej. Ja też prowadziłam, tylko właśnie prowadziłam to, bo w numerologii na przykład są liczby mistrzowskie. I ja gdzieś tam ciągnęłam za tymi liczbami i na przykład mówiłam ludziom, że mają jakieś tam nadprzyrodzone dary. No już teraz przesadzam może z tym, tak? Ale starałam się ludziom pokazać, że mają taką moc tworzenia swojej rzeczywistości. Mhm, przepraszam Cię bardzo, ale zobaczyłem, że przez te kaszle się obrodziłaś szyminką. O, tak. Potem będę miał to na zdjęciu. Dobrze, dziękuję ślicznie. A później właśnie tak zeszłam do takiego bardzo przyziemnego tłumaczenia ludziom. No tak jak w sumie się jest u psychologa, tylko psycholog robi wywiad, żeby się dowiedzieć o człowieku, co w nim tam nie gra, tak? A ja widzę to w cyfrach. Tych, które mam, no bo każda litera w numerologii ma odpowiednią cyfrę. I to nie, że A1, B2, 3, C, to nie, tak nie jest, nie? Jakieś są tam sektory. No, tak są, tak jest. Są? Tylko, że cały sens polega w umiejętności łączenia tych cyfr. I to, co widzi się w tych poszczególnych cyfrach, ja nie mówię o poszczególnych cyfrach, ja tylko mówię, jak się człowiek zachowuje pod wpływem tych cyfr, które ma. Towarzyszy mu w życiu. Tak, na przykład? Tak. No bo ja na przykład słyszałem, że nazwa hotelów Marriott też jest specjalnie dobrana. Jesteś w stanie może teraz być, tak. Na żywo, jesteś w stanie tak zebrać, że Marriott, co to jest? No muszę przeliczyć to w głowie, bo jeszcze jest ważne, nazwa jest ważna, ale jest też bardzo ważna data założenia tego interesu, tak? I to mówi potem o przeznaczeniu, dużo trzeba sprawdzić. Że nazwa jest jakby jedną częścią składową z tego. Marriott przez 2T się pisze? No właśnie musiałem to sprawdzić, cholipka. Ale nawet chyba tak. Wydaje mi się, że tak, tak? No to jest szóstka, to dobre. I co to ma znaczenie dla biznesu? No, że jest dla ludzi. Ale te wszystkie cyfry się łączy? Tak. Czyli każda tam z tych M, cyfr. 2, 3, 4, 5, 6 plus znowu i wtedy masz tą szóstkę, tak? Tak. Tak jak ja jestem piątką numerologiczną. No to super. Dziękuję. Nie wiem, jeszcze naprawdę, badam to. Naprawdę. Bo jak to 1, 8, tam moja data urodzin się sumuje, to jest ta piątka, tak? Ale a jak ktoś się urodził jedynką, to co, już ma przerąbane? Nie, jedynka to jest wręcz taki człowiek, który przyszedł pokazać ludziom, że niemożliwe jest możliwe. Przeciera szlaki, te, które jeszcze do tej pory nikt nie przeczarł. Czyli wszystkie liczby cyfry są w sumie w spoko? Każda. No właśnie. Nie, czyli nie ma cyfr negatywnych, nie ma. O to mi chodzi, no, czyli jak ktoś się urodzi, tam, nie wiem, zakładam, że pod ósemką to jest najgorzej się urodzić i w ogóle będziesz na trudne życie. No pod ósemką to jest najlepiej się urodzić, tak? Ciągle kasę masz, jeśli idziesz pozytywną jakby drogą tego swojego rozwoju, tak? Podejmujesz pozytywne decyzje. A skąd ty wiesz, to wszystko się wzięło? Dlaczego mamy temu ufać, nie? Jakby wiesz, skąd te cyfry, dlaczego one mają znaczenie? Znawcy tematu mówią, że od Pitagorasa, że Pitagoras był pierwszy, który opisał cyfry i cechy przynależące do tych cyfr. Czyli jednak matematyka. Tak. Matematyka. A później no wszystko zależy właśnie od tej umiejętności jakby mówienia. Powiedzmy, że jak mogę jeszcze się tu zapytać oficjalnie, jaki masz dzień? Urodzenia? No. A cholipka, nie wiem. No dobrze. Mogę zadzwonić do mamy. Ty, jaki masz dzień? Nie wiesz, w którym dniu się urodziłeś? W dniu nie wiem. Muszę chyba, żebym sprawdził w kalendarzu, wiesz, który to był, 79. A to też jest ze sprawdzenia. No ale dobrze, mówiłeś, że jesteś piątką, mówisz 79, to jesteś taką piątką, która bardzo myśli i jesteś wrażliwym człowiekiem. No to nie wiem, czy się cieszyć. No czemu? Można to fajnie wykorzystać. Czeka, sprawdzę to w Google po prostu. Jaki to był dzień 18 czerwca? Ale mi nie chodzi, 18 czerwca, ty się urodziłeś 18 czerwca, no to mi chodzi o cyfry. Nie o to, czy to był wtorek, czy piątek. Aha, myślałem, że to ma właśnie. Nie. Nie, okej, dobra. Jak 18? Tak? No to jest dziewiątka. No tak, z jednej strony powiem, że
dzień urodzenia i cała data urodzenia mówią o tym, że możesz być spokojnym człowiekiem, ale jak cię coś mocno wnerwi, to jak wybuchniesz, to klękajcie narody. Dziewiątka to dobre serce, dziewiątka to taki altruista, dziewiątka to jest człowiek, który chciałby, żeby ten świat był dobry, żeby wszyscy ludzie do siebie, na siebie patrzyli przyjaźnie bardzo. A jeszcze do tego czerwiec, który jest miesiącem, każdy miesiąc jest jakby tłem całego życia. Mhm. Robisz mi teraz portret numerologiczny? Prawie że. Mini. No. Czerwiec to jest z kolei człowiek, który bardzo, dla którego bardzo się liczy rodzina. O, i teraz okulary, poproszę. Ja je odłożę sobie tutaj. Dobrze. Czerwiec to jest to co? Dla którego bardzo rodzina się liczy. Przyjaciele, rodzina. On lubi się otaczać takimi ludźmi, którzy ze sobą współgrają. I jeżeli ktoś jest w czerwcu rodzony, to zawsze będzie szukał ludzi, którzy grają jakby na jego instrumentach. No to chyba też jest naturalne, no bo wiesz, trudno wchodzić się, nie? Są tacy, którzy jedynka rywalizuje na przykład. Styczniowe ludzie lubią rywalizować. A ja nie cierpię w ogóle, dla mnie to jest bez sensu. No bo ty masz właśnie taką cudowną, ty dla człowieka jesteś. Cała ta data jest dla człowieka. Aczkolwiek piątka i dziewiątka mówi też o tym, że piątka i dziewiątka mówię, dzień urodzenia, cała data urodzenia, mówi o tym, że jesteś, że masz niesamowitą intuicję. Naprawdę, wręcz taką też, wiesz, wchodzisz w pomieszczenie i od razu wiesz, czy to jest pomieszczenie dla ciebie, czy tam jak ktoś szuka na przykład mieszkania i by ciebie wziął do podpowiedzi, to ty wchodzisz, od razu wiesz, czy do tego danej osoby będzie to mieszkanie na przykład idealne. Poznajesz człowieka i od razu wiesz, czy to jest człowiek z twojej bajki, czy nie. Też tak mam. No to jest właśnie o tobie. Czyli też tak jest, kochana, że to się jeszcze są różne aspekty, widzę właśnie, tak? No tak, bo w dacie urodzenia, wiesz, masz też zapisane jakby informacje, jaką karmę przyjmujesz po tacie, jaką karmę przyjmujesz po mamie. Co ty mówisz? Tak, na przykład fotografowanie to jest dzień urodzenia. Dziewiątka to jest dzień urodzenia. Naprawdę? Mhm. Czyli co, teraz muszę wszystkich moich znajomych fotografów spytać się, czy są dziewiątkami? Niekoniecznie, ale to jest jakby tobie przyrodzone, tak? Że z tym się urodziłeś. I to byłoby najfajniejsze poznać, czyli właściwie myślę sobie, że dobrze byłoby teraz, jak rodzi się tobie jakieś dziecko twoje, to dobrze byłoby sprawdzić w ogóle i na początku wiedzieć, mieć tą wskazówkę, no bo to nie jest jakaś wyrocznia. Ale te predyspozycje nadane już od pitego rasa, one mogą po prostu mieć znaczenie i możesz szybciej, łatwiej osiągnąć, znaleźć swoje powołanie, cel, sens w życiu, nie? Wiesz, że mam takie przypadki, że odpowiednio dobrane imię do dziecka, które urodziło się i na granicy śmierci praktycznie rzecz biorąc i musieli szybko ochrzcić to dziecko. No zadzwonili do mnie, dobrałam takie imiona, które miały dać siłę temu dziecku i się okazało, że to dziecko wyszło, mimo że lekarze nie dawali żadnych szans. Dlatego uważam, że jest w tym też magia, w tej numerologii i moc. Mam też taki przypadek, kiedy małżeństwo miało bardzo chore dziecko i no też tam jakichś zmian numerologicznych dokonywałam, aczkolwiek zawsze mówię, że trzeba korzystać z wszystkiego, że nie można stanąć przy jakimś jednej gałęzi i na przykład wierzyć, że numerologia wyprowadzi dziecko z jakichś tam powikłanych chorób, tak? Tylko wiadomo, że i zioła, i lekarze, i różnie. Ale mogę na przykład wykonać w środę, czy tam o 16, dosłownie aż tak może? Jeśli się tak, ale ja aż tak głęboko raczej nawet nie proponuję tego. To jedynie, co się umówiliśmy, że sprawdzisz dokładnie, kiedy ten film opublikujemy. No. Ty na spokojnie tak po tym, jak już to będzie, żebyś mi napiszesz im po prostu Przemek, tam jak powiesz 11:15, no to tak będzie, nie? Kliknę. Raczej z godziną nie, ale z dniem to mam prośbę. Czyli nawet tak, no dobra, super. Zobaczymy. I wiesz co, no i taki przypadek mam, że właśnie takie to schorowane dziecko wyszło na prostą całkowicie, wyleczone zostało. No i pojawiło się drugie dzieciątko. Zwróciło się to małżeństwo od razu do mnie. I że ja nigdy też nie narzucam imienia tego, które rodzice sobie dobierają, tylko raczej staram się, żeby oni przesyłali mi propozycje, ja to przeliczam, tylko mówię, czy to pasuje, czy nie pasuje, bo to jest dziecko, które będzie w tej rodzinie rosło i się rozwijało.
Więc raczej tak, a ponieważ rodzicom naprawdę topornie bardzo szło dobranie tego imienia i nic nie pasowało, to mi jakoś tak się wyświetliło, w którym po iluś tam dniach wyświetliło mi się imię i ja napisałam, że idealnym imieniem by było to i to, bo to numerologicznie idealnie pasowało. No ale oni mi odpowiedzieli, że nie, dlatego że mają, nie pamiętam już tego imienia, ale powiedzmy, że to była Weronika, tak? Nie, dlatego że mają jakąś tam ciocię, Weronikę, którą strasznie nie lubią i oni nie chcą takiego, takiego imienia dla swojego dziecka. I no dobrze, to pracowaliśmy dalej. Pomogłam im i wybrałam jeszcze imię, które oni zaakceptowali, ale ja mówię, że nad tą Weroniką to dobrze by było, żeby się zatrzymali. Natomiast jeśli już tak naprawdę nie, to jest jeszcze jedno imię, które może być, ale nie jest tak dobre jak Weronika. I to, ta rozmowa nasza była w ostatni dzień, w ostatnią noc, kiedy oni musieli iść zarejestrować to imię. I w którymś momencie rano budzi się ich ten synek, który mówi: mamo, ja bym chciał, żeby się moja siostrzyczka nazywała Weronika. Mimo wszystko. On nie był świadkiem tej rozmowy. Nie było szans, żeby on słyszał tę rozmowę. No ja w takie rzeczy wierzę. Więc jak jakoś tak... to ma przejść, to tak i tak przejdzie, tak? Prawda? Że mimo, oni być może dostali to też po to, żeby tę relację być może naprawić, żeby odczarować, mówiąc wprost, tą sytuację czy relację, nie? To jest bardzo... Mi się wydaje, że to wszystko właśnie jest po coś, nie? Tak, ja dostaję w południe SMS-a, byliśmy zarejestrować córkę, mamy Weronikę. I jejku, to mi aż łzy poleciały, mówię, fajnie, dla tego dziecka, bo w sumie no fajnie. A jak jeszcze można wykorzystywać to właśnie tę numerologię? No bo, okej, mam piątkę z całości, dziewiątkę z dnia przyjścia na świat, a rocznik sam 1979 ma też znaczenie? Tak. Jako sam właśnie? Dwie ostatnie cyfry. Dwie ostatnie cyfry, bo to o to mnie pytało parę osób, taki tutaj mam taką osobę, która właśnie to było dla niego bardzo kluczowe, ale to nie wiem, czy się nie kłania chiński horoskop w ogóle. Wiesz co, numerologia to jest też takie powiązanie wszystkich możliwych numerologii, czyli też takich, wiesz, bo ja też się zafascynowałam na przykład numerologią karmiczną, którą do teraz odkrywam. I ona, to co ta pitagorańska mowa jakby nie dopowiada do końca, to właśnie ta karmiczna podpowiada wszystko to, co gdzieś tam trudno było wyłuskać z tego Pitagorasa, tak? No to na przykład ten 7-9, to też znowu robimy 7-9, to jest 16? No 7, to jest 7, bo zawsze się składa jakby do tej jednej cyfry. Jasne, że można też ją rozdzielić na 16 i 1 i 6, i 1 i 6 i o tym też dużo, bo to też są fajne informacje. To są różne w ogóle, różne są takie składowe, widzę, tak? Tak, tych składowych jest bardzo dużo, gdzie można wyczytać właśnie co, bo inaczej na przykład, zobacz, są ludzie urodzeni w styczniu, a są ludzie urodzeni w październiku. I to jedynka, i to jedynka. W styczniu zero stoi przed jedynką, w październiku stoi za jedynką, tak? I też ma znaczenie. I to ma też znaczenie. A jakaś jest taka, znowu wrócę do tego 7-9, to jest jakaś ogólnie rocznikowa taka informacja? No bo przecież to tak. Się urodziło tam 100 tysięcy, tak, milion ale ludzi, wiesz, nie? Tak, tak. To jest rocznikowa informacja z tym, że na przykład... rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś się urodził tego dnia, tego miesiąca, no tak, tego roku, tak? I jeszcze na dokładkę miał te same imiona i nazwiska. Więc każdy, kto się rodzi, to tak i tak indywidualnie trzeba podejść. Na przykład dla piątki ta informacja o tym, że siódemka jest w roku urodzenia, jest bardzo ważna, bo siódemka, bo piątka raczej tak, wiesz, to jest czasami taki oszołom, który idzie na żywioł, przekracza własne granice. A ta siódemka go tam puka z tyłu i tak, halo, halo, nie za daleko, myśl, co robisz. Więc no... I co taki człowiek może po takim portrecie numerologicznym sobie uzyskać, wziąć? Bardzo często mi się zdarza, że ktoś zmienia swoje życie też. Ja też nigdy nie namawiam, żeby to było natychmiast. Ja zawsze mówię, że wszystkie zmiany muszą przejść w zgodzie z sobą. To znaczy z tym rytmem, którym żyjemy, tak? Że nie da się życia przewrócić do góry nogami w jednym momencie. Może się tak zdarzyć. Ja nie mówię, że nie, ale z reguły lepiej myśleć nad tymi zmianami, bo one wtedy się bardziej utrwalają. I Przemysław, Przemek, Przemuś, Przemeczek, Przemo, do mnie, wiesz, to jest w ogóle 20 różnych wersji, akurat ja tak mam. Właśnie, i to jest też bardzo ważne. Serio? I to jest też bardzo ważne, dlatego że jest bardzo ważny podpis. Ludzie nie przykładają do tego większego znaczenia. Tak bardzo, powiedział, tak z rozmachem pisze swoje nazwisko, jakoś tak. A podpis przyciąga przeznaczenie. I mówią, jaki podpis, takie życie.
Serio? Tak. I dla każdej cyfry jest... że to też nie jest tak, że dla cyfry urodzeniowej, tylko trzeba zobaczyć całą datę urodzenia, żeby dobrać odpowiedni podpis i żeby było odpowiednie przeznaczenie. Mhm. No wiadomo, że podpisy się dobiera zawsze tak, żeby to przeznaczenie było sukcesem jakimś, przyciągające sukces. Ale nie dla wszystkich cyfr jest to ważne, dla niektórych na przykład jest ważne szczęście w życiu, tak? A ty jaką jesteś cyfrą? A ja szóstką. To jaka to jest? Nic nie wiem, więc powiem. Ja jestem szóstką, ale z 33 też. No to rodzina, dom, właśnie praca dla innych, taka uświadamiająca, to jest ta droga, która tak, dobrze wybrałam. To gdzie jeszcze można wykorzystywać tą numerologię? Nawet kiedy zacząć biznes? Którego dnia? Tak, tak, bo numerologię można wykorzystać przy nazwie firmy, przy dacie założenia. No, także dużo jest takich. Ciekawe to, no naprawdę. Też, no. Zdarza mi się bardzo często dobierać nazwy firmy i datę otwarcia tej firmy. Bardzo często. I funkcjonuje to dobrze. Dobrze. Na przykład niemiecki Mercedes ma przez numerologa. Duże firmy pracują z numerologami. To gdzieś potwierdzone info z tym Mercedesem? Tak, tak. A to było nazwisko chyba, nie? Mercedes-Benz, wydaje mi się. Nie? Nie było jakoś tak coś? Ciekawe. Historią się nie interesowałam, ale wiem, że tak. Coca-Cola na przykład też jest stworzona przez numerologa. A jakie to są? Takie, są jakieś konkretne cyfry odpowiadające za szczęście? Przy biznesach, przy biznesach najważniejsze to jest no pieniądz, tak? Więc bardzo często to są nazwy też, które mówią o pieniądzach. Z tym, że nawet jak nazwa mogłaby budzić jakieś wątpliwości, to ta najważniejsza to jest data założenia tego interesu. Bo ta suma jest najważniejsza. Okej, to też jest dobrze. Czyli tak jak jestem piątką z całej daty urodzin, tak? Jak jesteś piątką na przykład, ale jakbyś chciał założyć firmę, to ja też patrzę na to. Ty jesteś piątką, więc ta firma dobrze by była, żeby dawała ci możliwość bycia w ruchu, tak? U ciebie, jak ty się czymś długo zajmujesz, jedną rzeczą, taką stagnacją i tak dalej, to się zniechęcasz do tego. Dlatego też, że ty lubisz dlatego ruch, też musi ludzie. Się coś dziać. No tak, ale ludzie tutaj chyba są dla mnie największą wartością i zmianą. Tak. Za każdym razem jednak jest kto inny zupełnie ma energię, no nie? To jest ten dzień i miesiąc. Jeszcze dzień dziewiątka. I miesiąc. Dziewiątka i szóstka to jest człowiek dla drugiego człowieka. Dlatego te czasy dla nas są takie trudne, że człowiek od człowieka odszedł tak daleko. I że no trudno jest teraz znaleźć porozumienie. No to jest bardzo trudne czasy, wydaje mi się, szczególnie, że właśnie uciekliśmy w te telefony, w świat internetowy. Tak. Przy tym sztucznej inteligencji nie chcę mówić, bo jako narzędzie jest całkiem niezłe, ale to jest znowu porównując do kija. Kije możesz zabić, ale kije możesz się podpierać w górach albo sobie złowić rybę. Zależy wszystko, jak co wykorzystujesz. Tak. Tylko dlaczego są ludzie, którzy na tym świecie jednak chcą, mówiąc wprost, tego zła? Putin na przykład w swoim nazwisku ma jakąś trudną cyfrę? Ja go nie sprawdzałam. Ja go nie sprawdzałam naprawdę. Dlatego, że nie chcę się zajmować zagrożeniami. Gdzieś tam uważam, że odwracamy jakby te nasze koleje losu od zagrożeń takich jak wojenne, czy starając się swoje życie budować pozytywnie. Okej, okay, no tak, tą perspektywę wiadomo. Wiesz, i to mi jakoś tak... Uciekam od tych wszystkich informacji, może no nie aż tak, żebym nie chciała wiedzieć, tak, ale staram się po prostu patrzeć na pozytywnie, na ludzi, jeżeli mam wokół siebie ludzi, którzy totalnie nie nadają na tej samej fali, no to możemy się spotkać, dzień dobry, ale bliżej siebie dopuszczam raczej ludzi, którzy harmonizują. Ale ty pytasz się w ogóle ludzi na początku, zanim się z nim zaprzyjaźnisz, podaj mi swoją datę urodzin, to sprawdzimy? Absolutnie nie. Staram się poczuć to sercem. To byłoby niezłe w sumie, nie? Wtedy wiesz od razu, czy ma to sens, czy nie ma. Nie, nie. Mojego męża na przykład, jak poznałam, bardzo długo nie wiedziałam, jaką ma datę urodzenia. Bardzo długo. Jednak nie chciałam wiedzieć. Ciekawe. No i tak, miałem pytanie, ale mi właśnie sobie ono uciekło, ale to nic. Tak czasem właśnie u mnie bywa. Czy to, że wykorzystujemy... Już wiem. Czy mamy możliwość
właśnie znając swoje parametry, tak nawet jak nazywasz portret numerologiczny, co się może wydarzyć w przyszłości? Albo kiedy coś uważa? Czy to jest związane jak z kosmogramem, z takimi rzeczami? Trochę można przewidzieć, bo numerologia dzieli życie człowieka na 9-letnie cykle. Ale Ile? 9-letnie cykle. Tak, numerologia robi, okej. Okay. Tak, ale jeszcze do tego dochodzi właśnie punkty zwrotne i wyzwania, więc trzeba to wszystko razem... To gra jakaś dobra, widzę. Trzeba to wszystko razem połączyć i zobaczyć i wtedy można powiedzieć, co w życiu człowieka, ale takie ważne aspekty, które nastąpią. A w szczegóły nie, raczej nie wchodzę przynajmniej, bo uważam, że życie człowieka jest w jego rękach i jego wybory są najważniejsze. Także zawsze mówię o tych możliwościach, predyspozycjach, czy jakichś zahamowaniach, i zwolnieniach czasami, tak? Bo jak się jest w drugim roku numerologicznym, to raczej są też takie zwolnienia troszeczkę. Aha, czy to jest coś takiego? Jak to się sprawdza właśnie te numerologiczne lata? Dany rok plus data urodzenia. I wtedy możesz sprawdzić, czyli mój cykl każdego człowieka... Ty jesteś teraz w czwartym roku. A skąd to wiesz? No przeczyłaś? No tak, jesteś piątką i masz, ten rok jest ósmy, tak? Do 2 października jesteś w czwartym roku. To jest... Co mam październik już w ogóle? Ja już nie ogarniam. Powiem ci, że dla mnie, Ania, cyfry to jest w ogóle kosmos, nie? Rok numerologiczny zmienia się z pierwszym nowiem księżyca po 4 września każdego roku. Ja pierdzielę. To jest dla mnie... No, nie chcę, że to ci jeszcze bardziej zagmatwam. Ale... Nie! No, to co to jest? Bo oprócz roku uniwersalnego, w którym jesteś, jest jeszcze rok osobisty. To no jest dobrze. Dzień i miesiąc. I teraz jesteś w 5 roku osobisty. Mhm. Czyli 5 rok osobisty wnosi sporo zmian. Wykorzystując go bardzo pozytywnie, masz szansę w tym roku odrzucić wszystko, odrzucić. Los ci odrzuci, bo właściwie 5 rok to jest taki, który sam odrzuca. Nie masz większego wpływu na to, ale jest szansa spora na to, że to, co wykonało już zadanie w twoim życiu, odejdzie. Mhm. Mądrością człowieka w tym wszystkim jest nie zatrzymywać nic na siłę. Nie zatrzymywać i nic na siłę. Nie zatrzymywać nic na siłę, tak? Jeżeli się coś rozpada, jeżeli coś odchodzi, podziękować, że było, że się z tego skorzystało, czy z tej znajomości, czy była to ciekawa znajomość i tak dalej, bo na różnych poziomach, tak? I mogą odejść jakieś tam sprawy z życia zawodowego, z przyjaźni, z no, różnych historii, tak? Często na przykład właśnie przeprowadzka jakaś nagła. U mnie było tego ostatnio bardzo dużo. No to co? No to zostawię przy tym 5, no to ten 5 rok osobisty, to co to może wnieść? Czyli coś będzie się odrzucało? To lepiej, gorzej, mam się martwić? Nie, dzisiaj, absolutnie, tylko że jeżeli coś zacznie, los jakby ci zacznie zabierać, nie zatrzymuj tego na siłę, bo 5 rok ma to do siebie, że jeżeli ci coś zabiera, to w zamian ci daje coś znacznie lepszego. Okej. Okay. Tak? Ale na pewno będzie, wiesz, jesteś w 4 roku uniwersalnym, tak? Więc na pewno będzie to związane z jakąś tam taką stabilnością w twoim życiu. Jeżeli coś, co ci nie dawało jakiejś stabilności, czy ciągle cię czymś zaskakiwało, może los cię też testował z tego, jaki jesteś spontaniczny, jak reagujesz na nowości, to może odejść. Może, ja nie mówię, że to nastąpi, no tak. Tylko może odejść i w to miejsce przyjdzie znacznie z wyższej półki coś. No pracuję, rozwijam się. No tak, tak. Ciekawy czas, bardzo. I to może zależy mi na tym też, żeby rozwijać i siebie, i poznawać. No nie chcę, podziwiam ludzi, którzy po prostu są cały czas takim konstans, ale nie chodzi mi o to, że, bo to akurat jest fajne, ich nawyki pozytywne te, że dbają o siebie i tak dalej, bo to jest chyba super taka wyregulowane i zasypianie i jedzenie o stałych porach. To chyba organizm, ciało wtedy się po prostu cieszy. Ale gorzej, kiedy to u nich nie idzie w parze z tym konstans, znaczy ten konstans nie idzie ze wzrostem. Właściwie unikają trudnych rzeczy, żyją w iluzji, żyją w jakimś zakłamaniu, oszukują samych siebie albo na zewnątrz bardziej, a jednocześnie stając przed lustrem, przecież oni to widzą. No chyba, że jest jakaś taka totalna nieświadomość, wyparcie. Mhm. I tutaj się zastanawiam. Ale to widocznie po prostu też są nam potrzebni tacy ludzie, no bo tak to byśmy się... Czasami ludzie są tak zagubieni, wiesz. Czasami się zdarza tak, że ktoś sobie wykreował jakiś taki swój wizerunek na zewnątrz, że tak naprawdę to nie wie, kim jest. I się tego mocno trzyma. To są właśnie ludzie, którym trudno jest cokolwiek zmienić w sobie.
No, widzisz czasami właśnie takich ludzi po numerze? Tak, bardzo, bardzo. Wtedy też ja namawiam na takie rozpieszczanie siebie, to znaczy... Pokochanie. Pokochanie, ale to też odpowiadanie na temat na przykład, czy lubię wiatr, czy lubię deszcz, ale tak szczerze, tak z głębi, tak? Co czuję, jak mnie włosy po twarzy muskają? Co czuję, jak krople deszczu na mnie spadają? Co czuję, jak zobaczę piękną roślinę? To są miliony pytań, na które można sobie odpowiedzieć, odkrywając siebie. Bo człowiek biegnie przez to życie, nie zastanawia się, czy coś jest piękne, czy niepiękne. No czasami, jak zobaczy coś wielkiego, jakiś piękny zachód słońca, to mówi wow. A to jest tyle bogactwa. I to ja dochodzę do takiego momentu, myślę sobie już po raz kolejny, że mam wrażenie, Ania, że komuś zależy na tym, nie wiem komu, żebyśmy właśnie odchodzili od siebie, od tego, co mamy w ogóle za darmo, a uciekali, właściwie zostaliśmy zabierani to, przez to rozproszenie w ogóle, nie? Żebyśmy nie byli przy sobie, żebyśmy nie poznawali siebie, tylko po prostu jak te zombie, takie po prostu umieramy za życia, właściwie niby żyjąc, ale... Ale wiesz co, pamiętam, że kiedyś jeszcze w czasach młodości się powtarzało taką... Nie wiem, jako przepowiednie czy coś takiego, że dojdziemy do takich czasów, że człowiek człowieka będzie szukał. A ja czasami mam wrażenie, że my właśnie jesteśmy teraz, tak? Bo co z tego, że obok jest człowiek, jak nam do niego bardzo daleko? To wszystko, co się w ostatnich latach zadziało, spowodowało to, że ludzie się pozamykali z domu, w domach i tak naprawdę to jeden... Znaczy zauważ, jak ludzie rzadko mówią o sobie nawzajem dobrze. Z reguły wszystkie twoje wady wiedzą. Wszystkie. Natomiast też myślę, że to, co w sercu, to na ustach. Tak, tak. I to te negatywne wypowiadanie się o drugim człowieku, to też wypływa z lęku wewnętrznego. No i w ogóle to, co ty mówisz i to, co myślisz, to potem tym jesteś. To tak. W ogóle jest, wiesz, to... Tak. Tylko, że to jest strasznie trudne. Do tego dochodzą oczywiście wszystkie traumy, do tego przechodzą rodowe programy, schematy, wszystko pod nazwą tradycji. Tak. No i to w ogóle, wiesz... I to jaki... A czy też uważam, że ten los, wszechświat, Bóg, jakkolwiek sobie to nazwiemy, życie, jak Roman mówi, to, że to, kiedy doświadczysz takiego czegoś naprawdę trudnego, no to wtedy jest... Takie bardzo. To jest, wiesz, to jest to miejsce, kiedy los ci mówi stań. Stań. Może no. Kiedyś miałam takie, że ja mam dużo takich snów, wiesz, które mi tam też... A lubisz sny? Bo ja lubię, jak mi się nic nie śni. Bo to już dla mnie jest jakieś takie z rana obciążenie, wiesz? Że już coś tam jednak było, a ja chcę być czysty. Nie, to ja na sny to patrzę jak na zjawienie jakieś tam, tak. I ja, wiesz co, miałam taki sen, ale teraz zgubiłam się, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Jaki sen? Że... O czym mówiliśmy wcześniej? Sorry. Dobra, to znaczy, że nie mieliśmy mówić o tym. A już wiem. Miałam taki sen, który mi podpowiadał, że dlaczego człowiek w życiu bywa często nieszczęśliwy. I ja w tym śnie szłam drogą w lesie, która była przepiękna. Ale coś mnie zaciekawiło i weszłam sobie w jakąś tam dróżkę. I w tej dróżce, no ja czułam i słyszałam, jak mnie tak coś zagarnia na tą główną drogę. Ale potem już przy którymś takim tam wejściu w tego, to coś, co mnie zagarniało, to mówi, dobra, to idź tam do końca i zobaczysz. Mhm. Jak poszłam do końca, to ja się wystraszyłam. Nie było drogi powrotnej. Zaczęły się dziać jakieś burze, jakieś coś, co mnie bardzo wystraszyło. I jak się obudziłam, to sobie mówię, aha, czyli to jest tak w życiu, że jak nie idziesz tą główną drogą, tylko zbaczasz, to los czasami pozwala dojść do momentu, kiedy zaczynasz cierpieć. Mhm. I jak zaczynasz cierpieć, to wtedy dopiero cierpienie pozwala wrócić na tą główną drogę, tak? I... Też miałam takie przeświadczenie, że droga powrotna bywa znacznie trudniejsza niż pójście tą, bo tam ciekawi cię, co tam jest na końcu tej... A ty wracasz, już wiesz. A tu raz, że wracam, ale muszę przejść teraz świadomie już przez te wszystkie ciernie, które z ciekawością nie widziałam, jak szłam tam. Ciekawe. Ale co, też w ogóle się interesujesz z nami? Jakoby... Tak, bo ja dużo mam przekazów sennych. No, to tego nie wiedziałam. No, dużo mam takich... Ja mam takie sny nieznaczące, gdzie się budzę i tak fajnie, ale mam takie, gdzie budzę i wiem, że to jest dla mnie.
Na przykład największa zmiana w życiu moim, jak następowała, to ja przez 2 miesiące bodajże codziennie remontowałam mieszkanie. I każdy sen zaczynał się w momencie, w którym się poprzedniej nocy kończył. Jak poprawię tylko mikrofon, mów. Okej. Jak skończyłam remont, to moje życie się całkowicie zmieniło. No proszę, a już kończąc, może nie wiem, czy jeszcze skończymy temat numerologii, ale tak przerzucę zaraz tło i zmienimy właśnie stylizację, żeby mieć bogactwo ujęć, jakby zdjęć, zobaczymy też Ciebie w innym tym. To czy możemy też na przykład powiedzieć, albo Ty możesz powiedzieć, bo zostało nam jeszcze pół roku 2024, czy ten rok, te cyfry też coś mają znaczenie dla ogółu świata? Tak. Tak, to jest, to jest mocny rok. Może się wydarzyć dużo. Właśnie, bo numerologia też mówi o wyborach pozytywnych i negatywnych, tak? Więc to, co się dzieje, to jest coś w tym roku, to jest coś mocnego, co albo zmienia w kierunku pozytywnym, albo negatywnym. To jest czas finansowy też, bo 8 to jest finanse. I ponieważ w momencie, kiedy weszliśmy w 2000 w ogóle rok, to w numerologii się liczy... liczy się 2 jako 20. 20 i potem na przykład 2 i 4, tak? I jest to rok karmiczny, który daje nam jakby możliwość zobaczenia, przyjrzenia się własnemu zdrowiu z jednej strony, ale tej równowagi dawania i brania. I wszyscy ci, którzy mają zakłócone to odczują, bo widzę, że ostatnio numerolodzy się tylko doczepili do zdrowia, natomiast ja uważam i jestem przekonana, że jest to właśnie równowaga dawania i brania i kiedy to zostanie zakłócone, to właśnie wtedy zdrowie dostaje mocno gdzieś tam, żeby właśnie zatrzymać człowieka, żeby się zastanowił nad tym, tak? W tym roku teraz? Teraz a przyszły 25? Rok. No to będzie 9 rok, no to już taki, myślę, że dużo takich idei wyrwanych z chmur też wejdzie w życie, albo dużo obietnic będzie niezrealizowanych, dużo pomocy charytatywnej będzie też, no taki, ten jest mocny, bardzo mocny rok. Czyli jeszcze wszystko przed nami? No część za nami. A teraz z drugiej strony, czy teraz jak ktoś to wykorzysta, taka myśl mi przychodzi, że jakby więcej ludzi będzie wiedział, gdyby numerolodzy na przykład mówili, och, to będzie rok trudny i jeszcze dorzucą wojny, to czy w świadomości ludzi nie będzie znowu jakaś wysyłanie, czy jakby trzymanie się tego myśli, energii i tak dalej, i że to faktycznie... Ja w to wierzę. Nie? Ja w to wierzę, no. Że tak może być. A tu jesteśmy straszeni w mediach. Tak, więc ja dlatego też... W tych moich spotkaniach z klientami zawsze mówię, trzymajmy się pozytywnej strony życia, tak? Gdzieś tam ja od urodzenia miałam tak, że ja nie pamiętam takich konkretnych jakichś tam wydarzeń, no może takie mocne, tak, ale generalnie to pamiętam klimaty na przykład. Czy to był szczęśliwy okres w moim życiu, czy niezbyt? I zawsze, bo ja pamiętam, jak mi skradli samochód. I zrobiłaś z tego pozytywne wydarzenie? I przyszłam do domu, usiadłam, już tam pozgłaszałam na policję i tak dalej, usiadłam i mówię tak, teraz mam 2 wyjścia. Albo usiądę i będę ryczeć, bo już mi do tego podchodziło, albo teraz zakasam rękawy i po prostu zarobię jak najszybciej na ten samochód, kupię, żeby zapomnieć o tym, że mi skradli tamten. I wybrałam tą drugą drogę. I dosłownie w ciągu tam niecałego roku kupiłam ten drugi samochód. I miałam taką satysfakcję, że się nie rozsypałam, że nie poszłam w to użalanie się nad sobą, tylko właśnie w rozwiązaniu i wtedy też doświadczyłam namacalnie, jak ważne jest takie trzymanie się tej pozytywnej strony. Też bardzo często ludziom mówię, że jak się coś przed nami zamyka, jak przychodzi taki trudny okres, to nie walmy w te zamknięte drzwi, tylko zawsze patrzmy, gdzie są otwarte drzwi. I, bo zawsze los, jak coś nam zamyka pod nosem, to jakby daje nam coś innego. Tylko my tego nie zauważamy, bo po prostu chcemy iść tą drogą, którą szliśmy. Jak to zauważyć, Ania? Gdzie tutaj patrzeć? Jak opaść? Może chyba, że trzeba opaść, właśnie się wyciszyć, nie? Bo
w tym amoku i tak dalej. Kto wie, czy na przykład gdyby ci nie ukradł ktoś tego samochodu, nie miałabyś wypadku samochodowego, więc w sumie można znaleźć tam... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszystko mogło być. Ale ja już po prostu tego tematu nie rozszerzałam, co by mogło, gdyby było. Tylko sobie mówię, no nic. Wyjście jest takie, żeby kupić ten samochód nowy i żeby nie myśleć o tym, że mi skradziono, bo to już jest fakt, który jest, tak? No. Tylko jak to właśnie znaleźć? Jak tutaj znaleźć te drugie drzwi? Gdzie je zobaczyć? Co odpuścić? Wiesz, jaką metodą to może ciężko? Takie doświadczenie miałam. No. Po 26 latach przeprowadziliśmy się do Polski z powrotem. Wyobrażenie o tym, jak będzie, miałam przepiękne. Realność brutalna. I żeby nie zwariować dosłownie, to ja sobie właśnie wtedy postanowiłam, że nie będę się zastanawiała, jak ludzie się zachowują w stosunku do mnie, czy co się dzieje w stosunku do mnie, tylko ja będę szukała tych drzwi, z których przychodzi jakby radość z tego, że ja jestem już w tej Polsce, bo to było moje ogromne marzenie. Poza tym mieszkamy na przepięknej działeczce, nad samym jeziorem i tak dalej. Więc mówię, nie, wiem, że od losu dostanę coś fajnego. I dla mnie sukcesem jest to, że ja do tych całych okoliczności, które było, do dzisiaj nie mam grama jakby takich pretensji, żalu czy coś takiego. Było. To było moje doświadczenie, ale ja się uczepiłam, że i wtedy na przykład, bo ja Basię Zaleską znam już od lat. Mhm. Ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy właśnie bardzo serdecznie. Ale Basia się wtedy do mnie odezwała. Znowuż weszłam jakby w ten wir taki bardzo pozytywny. Mówię, no chyba, no działa to. Mhm. Że nie musi człowiek od razu wiedzieć, co za tymi otwartymi drzwiami jest. Bo tak, ale my jednak mamy coś takiego czasami w swojej naturze, wydaje mi się, te oczekiwania, nie? Mhm. A potem to jest najprostsza droga do rozczarowania. No. Nie, miałeś tak? Na przykład wczoraj byłem na fotofestiwalu w Łodzi, tak no ostatni dzień pojechałem jak najszybciej, żeby w ogóle zobaczyć, co pojechać. Jeżdżę tam, myślę, że z 10 lat. No i tak i zabrałem pół swojej rodziny, żeby im pokazać, inspirować, szukać zdjęcia innych i tak dalej, no bo to zawsze gdzieś super, jest fajne. No i właśnie jechałem z taką, że ach, no oglądam się to, jak cudownie, Boże, jak się cieszę, już w ogóle naprawdę jechałem z takim, no i... Nie spełniło oczekiwań. Nie. Pierwszy raz, zawsze naprawdę, jakby tam było, że te 10 lat to było super, taki naładowany tym wszystkim, co jest. I naprawdę doznałem wczoraj uczucia rozczarowania. Stwierdziłem, że nie będę tym się jakoś dzielił nawet tam w mediach społecznościowych, bo to nie ma sensu, ostatni dzień to już by i tak nic nie zmieniło, ale no właśnie... Ale powiedz, co cię najbardziej rozczarowało? To, że w ogóle jakby powtarzalność pewnych tematów i tak dalej, jakby nic tam nie było, co faktycznie było czymś oryginalnym, ciekawym, coś zmieniającym moją perspektywę. Jakby już widzę po prostu, że jest trochę to samo. I też połowę, że z reguły to było w dwóch miejscach, no w Piotrkowskiej i w tym na Tymienieckiego, w takim też dużej przestrzeni, a teraz było tylko na Tymienieckiego, więc znowu też miałem ten niedosyt właśnie, że było tego bardzo dużo, dużo różnych perspektyw, dużo fotografów i tak dalej, a teraz i połowę mniej i kompletnie rzeczy jakby takie ze mną nierezonujące, no więc widzisz, jechałem z oczekiwaniami, a wróciłem rozczarowany. Można to tak wziąć, a można to na to popatrzeć? Że gdzieś jakby twoja świadomość, czy twoje ten bardzo wzrosły i to, co spotkałeś, to już jakby stało się czymś dla ciebie naturalnym, tak? Że być może gdzieś tam ty wewnętrznie no, tak dojrzałeś i tak ten temat jest u ciebie rozbudowany w pozytywnym kierunku, że to, co zobaczyłeś, to powiedział, to jakby nie sięgało tego twojego poziomu. Może, oczywiście ja bym na taką myśl, może bym nawet wpadł, ale chyba bym się jej nie trzymał, bo czułbym, że to może by płynęło z ego, więc jeśli to słyszę faktycznie od kogoś zewnętrznego. Ego jest bardzo ważne. No ważne. Jeśli nie kaleczy innych, tak, ale dla nas bardzo ważne. No to w takim razie wrócimy do tego, jak zmienię tło. Okej, okay. Dobra? Dobrze. Dobra, to przerwa. To jest idealny moment, żebyś zasubskrybował ten kanał, dał łapkę w górę, podzielił się ze znajomym, bo może ktoś po prostu potrzebuje takiej inspiracji. W sumie to tego nigdy nie pokazywałem, jak zmieniam tło. Pomyślałem sobie, a może jak je zmieniam? O właśnie tak. Staję na swoim stołeczku. Tak, w tle będziecie mogli zobaczyć, co tu jest. Tymczasem moja modelka Anna się przebiera. Tu jest coś, czego nigdy nie widzieliście. Rzeczy, które chowam.
Ale teraz możecie. I zaraz sobie wrócimy. Zmienimy czarne tło. Jezu, nie wywala się, nie. Zmieniam na czarne tło. O tak, czy się to w ogóle nagrywa, co ja mówię do was? Nagrywa się. Porozmawiamy zaraz o kolejnych tematach. I tak, lubię czarne tło, bo ono faktycznie jakby tak odcina człowieka i wtedy jest naprawdę, gdzie ja tu mogę usiąść sobie tu, jest zupełnie inaczej, nie? Ania zaraz przyjdzie, a ja sobie w spokoju czekam. Nikogo nie popędzę. No, to jest ciekawe, co się dzieje. Numerologia, to jest ciekawy temat, naprawdę. Gdzieś on mi się obija. Zresztą byłem kiedyś 2-3 lata temu u pani Grażyny. Tutaj Sonia, pozdrawiam ciebie, bo ty mnie na nią nakierowałaś i faktycznie. Tylko że ja takich rzeczy zapominałem, więc muszę się tutaj przyznać. Natomiast no, tutaj teraz, no poza tym 3 lata temu to była jakaś inna świadomość. Natomiast teraz myślę, że to jednak pochylę się trochę nad tym. Nie mówię, że będę z tego korzystał dzień w dzień, bo ale mnie to bardzo ciekawi i jestem ciekaw też waszego zdania, więc dawajcie znać. Idzie Ania, więc już kończę. Jeszcze pójdę do mikrofonu. Ja robię dalej zdjęcia. Skończyliśmy na ego. Mhm. Też temat trudny, no bo mówi się trudny, dlatego że bym powiedziała, że ten troszeczkę ezoteryka go zniszczyła ten temat. Rozwój osobisty również, myślę, że tak. Tak, tak. I zaczęło się mówić o ego o czymś złym, że trzeba z nim walczyć, że nie trzeba pokazywać, że to jest coś takiego złego. A bez ego nie ma miłości własnej, tej prawdziwej takiej, wypływającej tego, bo to jest taka, ego to jest pewność siebie, tak? Która jeżeli tego nie ma, wiadomo, że jeżeli jest przegięcie. Tylko kiedy to wiedzieć, nie? No ja myślę, że to się wie. Myślę, że to się wie, bo przegięcie to już jest narcyzm. Albo też zbytnia skromność, nie? Zbytnia skromność to jest też ego. Też to widzę u wielu osób, tak, które właśnie fotografowałem, wiesz, i zaprosiłem tutaj, bo o nich raczej się mówi, że są artystami, twórcami, wielkimi bohaterami naszych, nawet tam gdzieś w mediach żyjących te gwiazdy, a tu się dało sobie właśnie takie, ojej, nie, no coś ty, wiesz. I tak myślę sobie, No. A taką naturalność masz ty, nie zmieniłaś się właśnie jak weszłaś. Byłaś taka sama, teraz też siedzisz taka sama na tym strasznie twardym, niewygodnym stołku, na którym Roman i Basia już umierali. Nie jest tak źle. I słuchaj, i siadałem to sobie faktycznie wtedy zaczynać coś siedzieć innego. Roman, Baśka, no, gdzieś czasami komuś towarzyszy małe napięcie nerwowe, ale po tych już 5 minutach, kiedy się, wiesz, rozmawiamy, tak, to zaczyna ponieść, już nie ma w ogóle jakiejś bariery. Ty nawet podejrzewam, że nie będziesz pamiętała, że ci robiłem zdjęcia. Wiele osób tak myślę, ma. Że dużo nie będę pamiętała. Jak płynie, to się potem nie pamięta. Jak się robi coś bez kontroli, to się tak nie bardzo pamięta, nie? A tu po prostu rozmawiamy sobie, więc jak co z tym ego jest? Jak je pielęgnować? Jak ty myślisz ze swojego doświadczenia, perspektywy? Że ja myślę, że to pozytywne ego, takie wypływające z serca, z tej miłości własnej i tak dalej, to jest w momencie, kiedy człowiek w jakimś sensie już poznał siebie, wie, co jest dla niego dobre, bo właśnie wiedzieć, co jest dla mnie dobre i wtedy podejmować decyzje, czasami nawet niekoniecznie dobre, ale ze świadomością, że tą decyzję muszę podjąć, bo taka jest na przykład, taki jest wymóg chwili, taki jest wymóg sytuacji, tak? Ale słowo ego nie jest od egoizmu, albo egoizm od ego? No może i tam sam, tylko że z tym egoizmem to się wiąże egoizm? Bo my trochę poszliśmy chyba w drugą stronę. Ja też mam wrażenie, że więcej daje. Znaczy to też, żeby znowu już mi się włączało i Przemek, żebyś nie powiedział teraz, że mówisz, że ty tak dajesz, o siebie nie dbasz. Ale ja wiem, że o siebie nie dbałem na maksa. I to jest też zaburzona jakby relacja z ego, można powiedzieć. No, to jest takie właśnie zlekceważenie totalne ego, nie? I takie... Ale znowu lubimy być karmieni. Lubimy, jak nam karmią ego. Och, jak pięknie wyglądasz. Nie. No lubimy, ludzie uwielbiają. Bardzo, tak, ja wiem, ale mimo wszystko... Kiedy masz na dobrym poziomie to ego, to ty ani nie potrzebujesz pochwał, ani nie przejmujesz się jakimiś złymi opiniami, tak? Bo znasz swoją mniej więcej wartość. Czyli wszystko z zewnątrz nie ma znaczenia, nie powinno mieć znaczenia dla ego. No wiesz, jeżeli jest krytyka na przykład taka kreatywna, to wtedy tak, no bo to wiadomo, że człowiek też się
jakby dokształca wewnętrznie na podstawie tego, jakie przekazy masz od innych. Ale, tak zwany feedback, jak to mówię. Tak, tak, ale nie tak, że ktoś tam hejtuje i ja się mam tym przejmować. To raczej nie. Jak królowa teraz wyglądasz w tej sukni. No dziękuję ci bardzo. Ale serio, w ogóle tak, że tutaj super. Twoje włosy. No. Mówiłeś, żeby wziąć sukienkę, którą lubię, a właśnie tą lubię najbardziej. No i ekstra, no jest to najwłaściwsze właśnie tutaj tło. Ekstra. Tak przerwałem z tym ego, bo... No więc ja uważam na dzisiaj, bo nie wiem, może mi się to zmieni, że faktycznie z zewnątrz zbyt dużo tych pochwał lub krytyki, to nie powinno mieć tego znaczenia, ale jednak zbytnio to lubimy. To dostawać. Tak mi się wydaje. To znaczy, mówię ci... ja akurat nie, no, ty może nie bardzo, ale mówię, bo że... mnie na przykład zbyt dużo pochwał trochę peszy. Nie lubię czegoś takiego. To jest takie puste, mi się wydaje. Bardziej mi chodzi o to, że nawet nie, bo pochwała to byłaby czymś dobrym. Bardziej samego nawet wyglądu. Ja oczywiście mówię, wiesz, w kontekście zdjęć, gdzie to tutaj w tym mocno siedzę, tak? I widzę na przykład. Bardzo mnie też zastanawia, jak wiele osób, a czy to być może wynika z nieświadomości, że wiele osób, na które lubimy, cenimy nawet za swoją twórczość, nie zauważają, że ich zdjęcia są zmienione, poddane modyfikacji, wyretuszowane i tak dalej. Na co dzień wyglądają kompletnie inaczej, niemalże nie do poznania. Mówię to czasami na swoich wykładach o portrecie autentycznym, warsztatach. I to są ludzie, którzy mówią o nieoszukiwaniu autentyczności, o byciu w zgodzie z prawdą i tak dalej, a właściwie to robią. I teraz czasami się zastanawiam, hej tam Kasia, zwróć uwagę na to, mówić im to czy nie. Czy licząc, bo siedzą w tym i właściwie trochę to promują, bo korzystają z tego, a są osobami trochę właśnie działającymi publicznie w obszarach, które wpływają na rozwój ludzi, nie? Czy psychologowie, czy terapeuci, czy jacyś mentorzy, no. Dokładnie. Kurczę, a to oni moim zdaniem, ja w ogóle powiem ci i tak sobie tutaj wam wszystkim, że myślę sobie, że za jakiś czas, jak te wszystkie moje cyfry się pokładają, tak jak mają się pokładać i to wszystko przyjdzie, że i nawet niech sobie to zabrzmi z mojego ego teraz. Że jak najbardziej. Przyjdzie sobie taki czas, że ludzie będą marzyli, ci, którzy mi teraz odmawiają, bo wiele osób mi odmawia, że będą marzyli, że papierkiem lakmusowym, takim testem autentyczności będzie wizyta u Chodkiewicza. I ci, którzy teraz odmawiają, że przyjdzie taki czas na świecie, że ludzie, nie wiem, albo zaczną się przebudzać, albo zobaczą w ogóle jakieś takie coś, że on jest sztuczny, że on nie jest taki i tak dalej. I że faktycznie przyjście tutaj, wizyta, będzie, ludzie będą marzyli o tym, że przyjść, pokazać się, jacy są naprawdę. No, ale oczywiście, nie? Że tak będzie. Jakoś tak mi to przyszło ostatnio. Ja to nazywam z prawej strony. Nie wiem, czy to jest z prawej, ale jak sobie to nałożyłem, że z prawej strony to przychodzi. Chyba tak czuję, że te myśli mi z tej strony przychodzą. Jakieś takie to intuicyjne, co mi powiedziałeś na początku, że mam to silne. To serio, mi to przyszło właśnie z tej strony. O, i tak myślałem, no tak, to jest ta informacja z tych, które ja wiem, że mam ją zapamiętać, jakoś ją wziąć do siebie. No wsłuchaj się po własną intuicję, to ci podpowie, czy to będzie w przyszłym roku, czy za 4 lata. Posłuchać, mówisz? Mhm. No, także powiem ci, że tak. I w przyszłym roku masz tą szansę i za 4 lata masz tą szansę. A za 2 nie? Też, ale już się musisz bardziej napracować. Okej. Okay. Tak? Czy mówisz tutaj o cyfrach? Tak, mówię o tym, ale za 3 lata przejdziesz taką sporą transformację. Za 3? Tak. Wewnętrzną. Czyli w 7, no. Zrozumiesz, jakie... Nazwę to ogony ciągniesz za sobą i pozbędziesz się ich. Będziesz w 7 roku. W 7 roku człowiek się zmienia, czy chce, czy nie chce. Czy ucieka, czy wchodzi w to, czy robi to świadomie. Wszyscy, którzy są w 7 roku, przechodzą transformację. Oczywiście każdy na swoim poziomie, tak? W zależności od tego, jak będziesz otwarty, tak to się będzie działo. No to się muszę ale sprężyć. To wiesz, to jest też, jesteś piąteczką, to się otwórz na to, że wychwytujesz te wszystkie fajne rzeczy, które ci, no nazwę to los podpowiada. Nie, no w ogóle wiesz, jak ja sobie, to będzie chyba nasza rozmowa jest 36. rozmową tutaj podczas... To pewien okres zamyka. Widzisz? 36 zamyka pewien okres. Może być tak, że po mnie się zacznie coś dziać. Ja ci z całego serca tego życzę. Co ja nie powiem, jaką cyferkę, to Anka, bam. To jest fajne. No ale to Zbyszek, twój mąż, to też ma z tobą ciekawie. To znaczy się, my staramy się, dużo rozmawiamy też i też na temat tego, bo jak każdy człowiek ma też jakieś ograniczenia, to on też. No i tak, jak ja to widzę, to mu mówi, jak on coś tam we mnie widzi, to mi ale też. Ale patrz, Zbyszek, patrz, 26 tramwaj jedzie. To nie ma. Nie, aż takie nie. Nie przechodź. Nie.
Nie, nie. Można było szaleć. Trzeba się trochę też tym bawić, w sensie wydaje mi się, nie? Oczywiście. Zwrócić uwagę, czyli świadomość wiedzy na ten temat może być czymś dobrym. Dobrze, ale wrócę do tego 2027 roku, czyli mogę się teraz zacząć... Wejść w ten czas z ciekawością. Tak, tak, tak. I z otwartością, ale dla mnie to też jest motywacyjne w tym sensie, że mogę teraz zadbać o siebie, bo pomyśl, że jestem teraz w czasie, że dojrzałem, że chcę już naprawdę teraz, bo już... I ciekawe osoby na mojej drodze spotykam i cudowne właściwie, i które mi też pomocą jakąś swoją dają człowieka, czy Basia, czy Roman, czy ty, czy jeszcze inne osoby. I serio, to rezonuje, to czuć, to w ogóle Monika, która nas łączy, to w ogóle jest, wiesz, to jest piękne. Bo też mi się wydaje, że zaczął się taki czas jakby odnajdywania siebie w tych pozytywach. I... Nie chowaj rąk. Nie? I być może, że to jest też tak, że gdzieś tam zaczęliśmy tworzyć jakąś taką fajną grupę, chociaż myślę, że tych ludzi jest znacznie więcej, którzy też to poczuli, że idziemy w złym kierunku, że nie idziemy w takim człowiek do człowieka, tylko człowiek od człowieka. I to jest fajne, że coraz więcej jest takich ludzi. Może jeszcze to jest ten krąg ezoteryczny, ale wydaje mi się, że... Myślę, że to już się zaczyna mieszać mocno. Tak, że zaczyna się mieszać, że gdzieś tam, tak, że coraz większa siła jest jakby w tym przekazie, że nie idziemy dobrą drogą, że to takie złe spojrzenia nazwę to, że już, że to nie ma sensu. Każdy się z tym męczy. Chociaż... I ten, który to daje, i ten, który to dostaje. Tak. I chociaż jakby dziwnie patrzą na nas ludzie czasem, jakby wiem, mówiąc szczerze, bycie autentycznym jest bardzo trudną... Tak. Nie wiem nawet jak to nazwać, no. Bycie autentycznym jest bardzo trudne, ale uwalniające. Uwalniające i to, co zauważyłam, że na bycie autentycznym trzeba dać ludziom, znaczy się, żeby odebrały człowieka tak, jaki on jest, że na to potrzeba czasu. I to też jest po tej mojej przeprowadzce właśnie. Czułam się bardzo odrzucona tam, gdzie zamieszkałam. No, ale też miałam wybór. Czy się podporządkować, czy zostać taka, jaka jestem. I wiedziałam, że jak się podporządkuję, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie. No pogubię się tak totalnie, prawda? Że nie będę wiedziała potem, kim tak naprawdę jest. Mówię, trudno. Co ma się dziać, to się dzieje. Niech się dzieje, będę autentycznym. Przeżyłam dużo. Łez wylałam też dużo. Ale dzisiaj... Zaczyna się dzisiaj, od jakiegoś czasu zaczynają te relacje być fajne. Jest ten taki czas akceptacji, gdzie ja tam tych ludzi akceptowałam od samego początku takimi, jakimi są. Myślę, że trudniej im było mnie, bo ja taka... Z jakiego powodu, myślisz? Jakaś numerolożka? Jakaś coś tam? Myślę chyba, że to o to chodziło generalnie. No tu przyjechała i ona będzie mówić, co mam robić. To ja im nie mówiłam, ale może tak zostałam odebrana, trudno mi powiedzieć. No to nie jest łatwe. No. Ale po coś to wszystko mówić spotykamy. No. To już wydaje mi się, że dowiemy. A ta historia, o której pamiętasz na początku, wolałabyś, żeby o niej nie mówić, tak? Ta trudna historia, która cię spotkała. Więc teraz wracając do autentyczności, czyli... Moje narodziny. Meritum tego portretu autentycznego, tego spotkania, tej rozmowy. Choroba Hajnego Medina. Dwa latka miałam. Ty miałeś 2 lata? No, i wtedy brałam udział w eksperymencie szczepienia Hajne Medina. Możesz powiedzieć, który to rok? Nie masz z tym problemu. No nie, 57, bo 57, ja jestem 55. Piąty, okej. Także miałam 2 latka, 57 rok i to był totalny eksperyment. I ja nie wiem czemu, ale we wszystkich źródłach o szczepionce na Hajne Medinę pisze się, że w Polsce, do Polski ona została ściągnięta później, w latach 60. Ale, bo ja bym musiała powiedzieć o swoich narodzinach też. Dawaj. Urodziłam w domu się, była akuszerka, a ponieważ, no wiesz, akuszerka, od domu do domu, tu się rodzi, tam się rodzi i tak dalej. Więc jak dziecko przychodzi na świat, to kiedyś tak było, że się brało za 2 nóżki, klepało się w tyłek, żeby dziecko wydało głos. Mhm. Mnie akuszerka chwyciła za 1 nogę i mi tą nogę wyrwała. Co ty mówisz? Naprawdę. Tak. Tak, i dlatego ja mając 2 lata byłam w szpitalu. Bo byłam operowana, a poza tym jeszcze, no, cała chodziłam w takich tam opakowaniu takim. Mm-hmm. No i wtedy mnie właśnie, zaszczepiono
I wiesz co dziwne, że ponieważ kiedyś przeszłam takie badania, z których wynikło, że ja tą szczepionkę Haina Medina jeszcze noszę w sobie. No i ja wtedy się rozchorowałam. Czyli ta szczepionka miała w sobie jakby bakterie, czy tak. Tego właśnie? Tak, tak. Ja ją do dzisiaj, do końca życia już ją będę miała, nie? Ale mimo wszystko. Ale co ciekawe, to, że no jak to wiadomo, Haina Medina, ona zniekształca cały kościec. Ja też byłam taka zniekształcona. Ale jak przyszedł, to nie wiem, to już się zaczęło dziać jakoś tak pod koniec szkoły podstawowej chyba. To było dla ciebie tak, przepraszam, że przerwę, silne doświadczenie, kiedy w szkole gdzieś byłaś wytykana palcami? Nie pamiętasz takich rzeczy? Może tam trochę byłam. No, ale wiesz, doświadczenie tego było dla ciebie ogromne. Tak. Ale wiesz co, z perspektywy czasu to jestem tak wdzięczna losowi za to, że ja się zawsze czepiałam tej pozytywnej strony. To, że mam koleżanki, że mnie nie odrzuciły, że one są dla mnie ważne, ja jestem dla nich ważna, więc jak ktoś tam się zdarzył, kto... No tak miałam takie doświadczenie, że na przykład jakiś tam kolega z klasy mnie tak kopnął, że miałam zapalenie ścięgna i musiałam być też operowana. Ale no trudno. Tylko, że potem spotykałam takich ludzi, aniołów, którzy... No właśnie, dzięki nim odzyskałam szyję, dzięki nim na przykład mi biodro weszło na to miejsce, które mam. To są naprawdę tak niesamowite dla mnie przeżycia i taka świadomość też, że wszystko w życiu jest możliwe, że nie ma żadnego rozdziału zamkniętego. No to jest cały czas uśmiechnięte, no kurczę, no to jest wiesz, bije od ciebie taka dobra energia, że... No dziękuję ci bardzo. Ale to jest dla mnie ważne też takie, wiesz... Że w życiu trzeba patrzeć tam, gdzie idzie dobro, a nie tam, gdzie zło, nie? Bo zło potrafi zniszczyć człowieka niesamowicie. Niesamowicie. No, ale ono też jest chyba nam potrzebne, no? Tak, bo ale do takiej konfrontacji, wiesz, do konfrontacji. Chcę iść w tym kierunku? Czy? A, jednak sobie pójdę. Każde przegięcie jest niedobre, bo takie użalanie się nad sobą cały czas i mówienie, jaki to jest mój ciężki los i tak dalej, to potrafi ci też zabrać lata z życia, tak? Natomiast takie przegięcie w drugą stronę, ach, jak jest cudownie, jak jest wspaniale, jak tak, to też od realności cię odcina. Więc ja myślę, że taka droga środka jest najważniejsza, najlepsza w życiu. Wiesz, bo często ludzie mówią, o, ale mi to spotkało w życiu, tak? A ten Bóg to jest jakiś taki, że on nam daje takie rzeczy, to życie mi tak strasznie doświadczyło i w ogóle. No, tu jest ciężko, żeby tym ludziom odnaleźć, nie? Że to może być możliwość do wzrostu. To mi to jest łatwo mówić, no bo na szczęście mnie nic nie spotkało takiego. Ale każdy gdzieś tam niesie coś takiego, co mówi, już bym nie chciał drugi raz przeżyć, tak? Nie wiem, ja chyba miałam to szczęście. Wiesz co, ja miałam taką ciocię z Poznania. Ona była gosposią u biskupa jakiegoś tam, ale bardzo często przyjeżdżała do nas. I ona jak mnie widziała właśnie w tych wszystkich szynach i tak dalej, to mówiła, chodź dziecko, idziemy. Czasy, kiedy samochód się pojawiał co dwa dni, tak? Na ulicy. Więc wychodziliśmy na ten asfalt i ta moja ciocia na przykład mówiła do mnie tak. Tyłek do przodu, tyłek do tyłu, bius do przodu i idziesz. Idziesz i się nie przewrócisz. Na asfalcie no trudno było się zahaczyć, tak? Więc ja z nią spacerowałam wszystkim. Jakaś szła tam fajna dziewczyna, to ona mówiła, zobacz, jak ona sobie bioderkami kolibie. Rób toż to. To i naprawdę wtedy to ja się buntowałam troszeczkę, bo nie było to dla mnie łatwe. We wszystkim, z tym powykręcanym całym ciałem i tak dalej, no nie było to dla mnie łatwe. Ale z perspektywy czasu? Ale z perspektywy to ja jestem tak wdzięczna za to, że ona mnie tak właśnie męczyła na tym asfalcie. Czyli dała ci to doświadczenie trudnego do wzrostu. Tak, dała mi takie przeświadczenie, że jestem dziewczyną. Że mam wszystkie atuty takiego kobiecości, czyli że mogę być ciałem w jakiś sposób zalotna. I no, to było fajne. Ile miałeś lat wtedy, pamiętasz? Mogłaś mieć? Z 8, 9, 10, jakoś tak. Patrz, teoretycznie taka jakaś niewiadoma rzecz, no. Nie? A patrz, jak zmieniła, jak ci gdzieś coś ci pomogło, ukształtowała. Super, to są historie. Super, no właśnie, to są takie fajne historie. Ciocia żyje? Nie, już dawno, bo ona do nas przyjeżdżała, to była mojego dziadka siostra, więc to jest już taka historia dawna. Ale w sercu ją noszę do dzisiaj, bo naprawdę była też takim kamieniem milowym.
Dla mnie. Czy numerolog może mieć marzenia albo cele? Czy właściwie opiera wszystko oczywiście, na tym, że no tam to sobie wyliczę dzisiaj, no to wiesz, wtedy to. Nie, powiem ci, że aż do tego stopnia też nie. Bardziej też biorę to pod uwagę oczywiście, ale mam też takie doświadczenie ze swojego życia. Naszym marzeniem męża, bo my jesteśmy takim późnym małżeństwem, myśmy się spotkali tak, wiesz, już w późnym okresie. I naszym marzeniem było, jak byliśmy w Berlinie, chcieliśmy otworzyć taką fajną restauracyjkę. Znaleźliśmy lokal, wszystko było naprawdę hiper super, ale ja wyliczyłam, że to jest nieodpowiedni czas dla mnie, że ja nie mogę wtedy tego zrobić, tak? Bo jeszcze wtedy się tak bardzo trzymałam tego, że każdy rok mówi o tym, co dostajesz. Ja wtedy chyba byłam w 9 roku i mówię, nie, ja poczekam do tego tam września czy października, kiedy ten mój czas przyjdzie, kiedy będę mogła to otworzyć. Jak przyszedł mój czas, to się okazało, że ten lokal już jest zajęty, że nie ma. I jakby odeszła cała ta możliwość założenia tej restauracji, tak? No właśnie, taki przypadek, co on pokazuje, nie? Mi pokazał, że zawsze trzeba podejmować wyzwanie, jeżeli coś takiego dostajemy w ręce, zawsze. Nawet jakby to miało trwać krótko, bo ja nie wiem, to krótko mogło być tak, że my na przykład tą restaurację mogliśmy podnieść na taki poziom, że jakbyśmy ją chcieli sprzedać, byśmy fajnie na tym zarobili. Czyli jednak ufać życiu. Tak. I dlatego ja właśnie wolę ufać życiu i wspierać się numerologią, a nie kierować się tym, co numerologia mi powie. Tak totalnie. Jasne, że w niektórych sytuacjach tak, ale w niektórych nie, wolę coś takiego. I zobaczyć. Mogłam sobie wtedy na przykład wyliczyć, w którym dniu powinnam iść do urzędu i zgłosić, że chcę tą restaurację, a nie gdzieś tam ileś miesięcy przekładać to, nie? No. A jakbyś zachęciła ludzi w ogóle do korzystania z tego, żeby, no właśnie z rozsądkiem, to może złe słowo, ale tak nie z dystansem, tylko tak, wiesz, żeby korzystać z tego, ale właśnie nie przesadnie, jak ze wszystkim, tak? Z jakąś świadomością tego, że to może pomagać faktycznie, ale nie, żeby nie wpaść w to i potem faktycznie nie zwariować. Jak od tego zacząć, coś zgłaszać się do ciebie, czy w ogóle... No ja myślę, że wiesz co, najważniejsze to jest to, jak ktoś szuka, zadaje sobie mnóstwo pytań i tak nie bardzo, jak ktoś zaczyna się nad sobą użalać, to wtedy fajnie jest zwrócić się do albo numerologa, no czasami astrologa, bo wiesz, no trafisz zawsze na tą dziedzinę, którą masz trafić, żeby ci pomogła, nie? Ale myślę, że numerologia to jest taka dziedzina, która konkretnie odpowie. I to jest takie niezmienne, takie, jest tam pewna zmienność też może, bo na przykład istnieje taka możliwość, że można dopisać imię w Urzędzie Stanu Cywilnego. A no właśnie, moja mama coś takiego zrobiła, że ona chyba przykleiła do numeru mieszkania jakąś literkę chyba. Też można tak zrobić. Tak, ktoś kiedyś mówi, że do nazwiska można właśnie doczepić sobie do numeru. Tak, to do podpisu. Ale można też, że na przykład polskie prawo mówi o tym, że mogą być zarejestrowane dwa imiona. Dużo osób ma jedno imię zarejestrowane, więc na przykład to drugie ja dobieram właśnie jako to, które można zarejestrować i wtedy ten układ, bo układ z imion i nazwisk, on mówi o tym, czy my jesteśmy w stanie się zrealizować w zgodzie z tą datą urodzenia, czy nie. I jeżeli on jest totalnie sprzeczny jakby do daty urodzenia, to nam jest zawsze trudno. Zawsze trudno i zawsze, obojętnie jak nasza głowa, ile idei by nie miała, ile chęci do zrealizowania tego, a imiona na przykład mówią, że nie dasz rady, nie, no ściągają człowieka na dół, to ten człowiek się nadziubdzia w tym życiu i ma małe szanse na zrealizowanie siebie. Natomiast z imionami można dużo rzeczy jeszcze też porobić, tak? Bo znam takiego, który sobie nawet nazwisko zmienił i bardzo dobrze, bo bardzo dobrze też na tym wychodzi, czy wyjdzie jeszcze, bo to jest świeża sprawa. I bardzo fajnie. Natomiast z imionami to jest, składa się wniosek o, na przykład jak są nawet dwa imiona, składa się wniosek o, z prośbą o wyrejestrowanie jakiegoś imienia i zarejestrowanie innego. Nowy dowód osobisty i to tak. Słowo napisane się niesie, tak? To mówi, że tak. To ma moc. Zarejestrowane, tak. No, także tak jest. A więcej do ciebie się osób jednak odzywa, kiedy mają trudność w życiu? Czy jest tak, tylko. Że... Jednak wtedy. Z ciekawości że... nikt. Nie, że tam pozytywnie bym chciał odnaleźć swoje rzeczy. No to... No. To tego może ja ci życzę, żeby się pozytywnie też odezwało, że nie tylko jakby ratować, ale żeby też może coś tam nakierować, czy podnieść wyżej, nie?
A marzenia. Chyba się jakoś dokończyłem z tymi marzeniami, bo było tej restauracji, ale to było. To było. A bardziej się teraz pytam o te marzenia, już tak naprawdę kończąc te marzenia naprzód. Czy numerolog? Anna Kędziara ma jakieś marzenia. Tak. Możesz się nim podzielić? Mój mąż wychodzi z założenia, że marzeniami nie wolno się dzielić, bo się rozpłyną i nic z tego nie będzie. Ale masz. Nie, to nie ma co. Ja też ostatnio o tym czytałem faktycznie, że nie ma co. No. Ja, no nie mam jakichś tam problemów z mówieniem, ale faktycznie, że nieraz było tak, że o czymś marzyłam, a potem to wszystko przebiegło między palcami. Wezmę na środek, bo teraz na koniec, nie wiem, czy widziałaś w którejś mojej rozmowie, robię na koniec portrety w mojej takiej metodzie premortem. Słyszałaś o tym? Nie. Otóż, kiedyś była fotografia postmortem, czyli osoby, które zmarły, robiono im zdjęcia. To było bardzo dawno temu, XIX wiek, początki fotografii. No nie każdy mógł sobie pozwolić na fotografię, ale jak już ta osoba umarła, to stwierdzili, że jednak zbiorą być może te pieniądze, żeby jednak zanim pochowają tą osobę mieć na zdjęciu. I uwaga, to były tak stare aparaty, tak początki, że ostrość trzeba było być właśnie totalnie się nie ruszać i ostre na zdjęciu było osoby martwe, no bo się nie ruszały. Tak. A rodzice na przykład byli lekko poruszeni, bo nie jesteśmy w stanie tak zamrzeć. I no to jest taka forma. I mógłbym teraz tobie powiedzieć, Ania, wygrywasz miliard dolarów, co robisz? I wyzwolić w tobie tak hipotetycznie rzeczy, marzenia, zrealizowania, co byś chciała, bo często pieniądze potrafią nam to zrobić, tak? Albo no, że spełnić twoje trzy życzenia i jakie to by było, też byś już płynęła. Ale znowu ja sobie właśnie wpadłem na tą metodę premortem. No bo rzeczą najpewniejszą w naszym życiu jest to, że umrzemy, taką na 100%, każdy. I najfajniejszą w tym wszystkim dla mnie rzeczą jest też to, że nie wiemy kiedy. Raczej, bo ktoś mi zarzucił, że no jednak są osoby na tym świecie, które wiedzą, bo są to osoby, które podejmują eutanazję i tam o 16 w piątek się żegnają ze światem. No faktycznie jest to wyjątek od tej reguły, ale raczej większość z nas nie wie, prawda? I przez to, że nie wiemy, to wydaje mi się, że chyba właśnie ta chwila może być każda najpiękniejsza, jeśli się celebrujemy, czujemy, wiemy, że w niej jesteśmy, tak jak ona teraz sobie właśnie trwa i do ciebie mówi, ty słuchasz i to jest piękna taka rozmowa dla mnie. I teraz premortem polega na tym, że hipotetycznie podkreślam, to nawet nie, że zabawa, tylko żeby wywołać w tobie dowód wdzięczności za to, co do dziś przeżyłaś, bo za 10 minut jak stąd wyjdziesz, skończy się twój żywot. Hipotetycznie. I żebyś potrafiła właśnie z tym takim... z tą krótką informacją, że to życie się jednak skończy, że to jest twoja ostatnia rozmowa, już nie porozmawiasz ze Zbyszkiem, nikogo więcej nie zobaczysz, ale to zdjęcie właśnie powstanie, to jaką byś chciała ty dać energię wdzięczności za życie, które masz do dziś? Czy... I o to cię proszę i zrobię ci właśnie zdjęcie. Matko jedyna! Różni ludzie reagują, niektórzy płyną łzy, niektórzy się śmieją, niektórzy się wygłupiają, bo tak chcą zostać zapamiętani. Ale no mi raczej chodzi o to, no to wdzięczność. Bo wdzięczność wydaje mi się jest taką jedną z najpiękniejszych wibracji, która faktycznie, bo my ciągle za czymś gonimy, nie ciągle coś chcemy. A kurde, gdyby tak się zatrzymać, no to naprawdę, no rozmawialiśmy, byliśmy, jeszcze się zaraz przytulimy. Jesteś, ja jestem, rozmawiamy, dobra intencja pójdzie w świat. No czego chcieć więcej? Ja stąd wylecę dzisiaj, będę wracał do siebie na wieś uskrzydlony i pewnie wystawię skrzydła i będę leciał, wiesz? No, bo po prostu to jest ta wdzięczność, nie? Mimo, że są te trudne rzeczy i wczorajsze moje rozczarowanie też było i to się zdarza, ale jakby no ta wdzięczność, więc teraz mam do ciebie prośbę, żebyś sobie przywołała tak na 10 sekund ja zamknę oczy, 15 i zrobię 3 zdjęcia. Cisza też jest czymś fajnym. Bo i ty lubisz mówić, ja lubię mówić. A ta cisza, nie? No dobra. Gotowa? Wdzięczność płynie, a żołądek mówi, że jest głodny, słyszę. Nie. Nie? To może. Nawet głodu nie czuję. No. Wiesz, co sobie pomyślałam? No.
jak ty powiedziałeś, że wyjdę i że to jest moja jakby ostatnia w życiu rozmowa, że koniec i tak dalej, to poczułam ogromną ulgę i ogromną wdzięczność za moje ciekawe, poharatane, a jednocześnie takie życie, które dało mi dużo spełnienia. Autentyczne, nie? Mhm. Takie jest. Moim zdaniem każdego życie jest autentyczne. I on wie najlepiej, jaki ono jest. Tak. No bo to... tak. Każdy ma swoje autentyczne życie. No teraz mi taka myśl przyszła, nie? No bo nie oszukujmy się. Sam przed sobą nie oszukujesz. Nie. Nigdy. Wszystko wiesz, co w tobie siedzi. Co zrobiłaś złego, co dobrego, czy kogoś skrzywdziłaś, czy kogoś oszukałaś. To każdy z nas wszystko wie. Tak. Więc my mamy swoje autentyczne życie. Tego pamiętasz, jak żeśmy zaczynali rozmowę, to rozmawialiśmy na ten temat, że niektórzy ludzie kreują swój jakby obraz na podobieństwo tego, kim chcieliby być i tak potrafią przejść całe życie. Tak. To jest między innymi to, co ty mówisz o tych znanych osobach, które tu są całkiem inne. Bo to jest, ta ich kreacja jest tak ważna, że ta autentyczność staje się do tego stopnia niewygodna, że czasami rezygnują z tego obrazu, nie? Tak, i potem oni są w tej iluzji, w tej jakby no sztuczności. Ta iluzja jest dla nich bardzo ważna. No, i nie są w stanie, dlatego tak się denerwują, kiedy coś wyjdzie, naprawdę wyjdzie. Tak. A tutaj właśnie, ja to przez te wiele lat na zdjęciach właśnie, to jest takie miejsce, w którym po prostu, wiesz, no, po prostu to wychodzi, no. Tu ciężko jest coś oszukać. Bo wychodzą nerwy, wychodzi napięcie, kiedy się zapytam, zakłopotanie, o tym nie rozmawiajmy, tego nie mówmy. A wiesz, i gdzie ta autentyczność, nie? Brak otwartości też może na samego siebie. Ja rozumiem wiele przekonań, że to są tematy intymne. Ja cię nie pytam, jak lubisz pozycję seksualną w łóżku. Mógłbym się zapytać, no ale po co mi to? No to taka... Nie jest mi to potrzebne do życia i to jest... Dlatego szanuję też osoby za to. Nie muszę wszystkiego wiedzieć, ale czasami są takie osoby, które siadają albo gdzieś mnie spotykają. No to jaki ty taki jesteś? Jaki ty taki zadajesz te pytania? I wtedy faktycznie potrafię strzelić bombę, że ten ktoś aż... Ale po co? Jeśli czuję, że ktoś to chce doświadczyć, to ja mu strzelę takie pytanie, że po prostu jego zamrozi. Ale to nie jest mi potrzebne, nie? Ja tylko właśnie zobaczyłem, też staram się cały czas żyć autentycznie. Zauważam, że czasem gdzieś coś... Nie, że schowam, ale może się jeszcze gdzieś czasem ktoś gdzieś czegoś wstydzi. Wiem, że jestem czasem niezadbany, ale to też było na początku, że jestem niezadbany, że zapominałem o sobie, no. No. To jest taka kwestia jakby wtórna, tak? I chcę też wrócić właśnie do siebie teraz już od tego 36. odcinka rozmowy tutaj na podczas portretowania. Chcę wrócić do siebie z tą dobrą energią. Jeśli jesteś zmianą, tak? Te 36 mówisz, że to jest zmiana? Zamknięcie. To jest jakby zamknięcie pewnego okresu. Ciekawe. Pewnej fazy. Wiesz, ale... ona się może powtórzyć, tak? No, bo tak, możesz ale zacząć w ogóle, już od następnej. To może się powtórzyć i może tak dalej życie sobie toczyć się, jak się toczyło do tej pory, ale może się to... Najważniejsze to jest chcieć zauważyć znaki, które się dostaje. Tak, ja na przykład często właśnie zadaję ludziom pytanie, jeśli coś go spotyka trudnego albo coś się właśnie wydarza, to zadaj sobie pytanie, po co mnie to spotkało? Mhm. I jak znajdziesz na to odpowiedź, no to brawo. Zawsze tak robię. To po co mi to ma i dać? Jak znajduję odpowiedź, to mam taki spokój wewnętrzny. Wiem, że to jest to. Niezależnie jak ta odpowiedź by była dobra czy bolesna. To jest to. Ja też właśnie wiem, że to jest właśnie, przychodzi najpełniej z ciebie w ogóle taka odpowiedź, nie? Mhm. Dlaczego mi to spotkało? A nie buntujesz się, o, niepotrzebnie. Mówię, no ja zadaję sobie pytanie, co ci to miało dać? I to jest właśnie... No właśnie, w życiu jest takich przypadkowych historii, to jest bardzo mało. Jak już coś takiego tam się dzieje... mam taką koleżankę, która na przykład jak się do niej dzwoni i się pytam, co tam słychać u ciebie, to ona mówi, stara bieda, dobrze, że nowej nie ma. I ona autentycznie cały czas ma tą biedę. Mówię, przestań to mówić. No i tak się mówiło, tak się mówi tego, no ale przyciągasz to, tak? Tak, też mam wrażenie. Po co? Na co? To już zostaw sobie tą biedę i niech będzie inaczej. No ale ludzie się tak do tego przyzwyczaili, im się wydaje, że to jest takie cool. Tak. No i ciągną ten swój bagaż, nie? Tak. No, to odkład. No właśnie. Na tą czarną godzinę przeszłam też swoją lekcję z tą czarną godziną. Bo ciągle odkładaliśmy też na tą czarną godzinę, a to za chwilę coś tam, albo samochód się zepsuł, albo coś tam się wydarzyło, trzeba było te pieniądze oddawać, tak? Znaczy się wydawać na to. I kiedyś koleżanka do mnie mówi, ale dlaczego ty zbierasz na czarną godzinę? No, mówi, to jest tak, jak nazbierasz, to ona przyjdzie. To przyjdzie ta czarna godzina i ty wydajesz. Mówi, ty zbieraj na białą godzinę. O, no.
Nie niby głupie. Nic to nie znaczy, ale tak. Jednak tak, nie? Ale wiesz? Jednak tak, no. Słowo jest na pewno motorem pewnych wydarzeń. I tylko ja dla siebie to wiem, że w tych słowach musi być pewna moc. I też taki przykład z ostatnich nawet lat. My żeśmy się przeprowadzali właściwie do takiego małego domku, bo trudno było z Berlina budować tutaj, wiadomo jak to wygląda wszystko. I żeśmy zdecydowali, że najpierw budujemy takie coś małego, a potem będziemy sobie tam albo dokleimy, albo obok coś postawimy większego. No okazało się, że ten mały domek jakby ku naszemu zaskoczeniu zaczął spełniać nasze oczekiwania. No brakowało jeszcze jakiegoś tam takiego pokoju gościnnego, jakiegoś takiego lokalu, gdzie dla mnie, gdzie ja bym mogła przyjmować, chociaż COVID właściwie to rozwiązał, bo pracuję przez telefon. Jakoś tak nam na początku nie szło. Ciągle coś wychodziło nie tak, ciągle coś wychodziło nie tak. I ja któregoś razu sobie mówię, tu ten dom ma stanąć. I ja wizualizowałam, znaczy podświadomie, ale jakby całą swoją energię skupiłam na tym, że ja chodzę już tu po podłodze i ma być. Nagle wszystko się tak poukładało, że w trymiga były i pieniądze na to, i spełnienie takie dokładnie naszych wyobrażeń o tym. Więc myślę, że tak właśnie jak się temu słowu nada taką odpowiednią energię, bo to nie raz przeżywam w życiu, to się dzieje. Tylko, że mam wrażenie, że jesteśmy właśnie rozproszeni i im na tym zależy. Dokładnie. Im to dokładnie. Musimy sobie domyślić. Dokładnie. No to rząd też zrobił, może tu się narażę niektórym, ale mi się wydaje, że dużą też taką narozrabiał Kościół w tym, nie? W ogóle religie. Wszystkie religie, tak, no. Że tak jest chwalone przez Boga ubóstwo, że tak to wszystko i tak dalej. Tak. No też, ja też nie chcę tego o tym opowiadać, znaczy, no, konfrontuję się z tym, przyglądam się temu, bo jestem w stanie znaleźć tam ciekawe, piękne, cudowne osoby. Tak, tak. To bez, ale też dużo właśnie takich osób. Natomiast jeśli tam stajemy i mówimy, moja wina, właśnie nie zasługujesz dokładnie. Na to, te grzechy, to wszystko, a grzechy są myślami. To mnie bardzo zastanawiało właśnie. Wiele myśli pojawia się w naszej głowie bez naszej jakby wiedzy. Tak. One są, bam! Tak. I co ja mam zrobić, że nagle mam ochotę, nie wiem, no wiesz, coś zrobić. I mam za to, i to mi się, wiele rzeczy mi się nie kleiło. Jest dużo takich przekonań, które gdzieś tam nas ścigały od dawna, że pierwszy milion trzeba ukraść, tak, no, coś takiego tam było. Bogaty to się nakradł. Tak, no, że się w życiu trzeba napracować na przykład. Nie, no to są takie właśnie coś, co się ciągnie, czy my mamy tego świadomość, czy nie. I naprawdę, ale gdyby tak znowu zwrócić uwagę, no ten statyw, żeby ktoś, widzicie go, żeby on powstał w czyjejś myśli. Tak. Potem ktoś go być może narysował, nazwał, opowiedział i to po prostu się zmaterializował. No to jest banał, ale tak jest ze wszystkim. No tak jest. Więc jeśli ludzie nie mają marzeń, celów, no to po prostu idą donikąd. W sensie tak. Prowadzi ich życie, los. Urodziłem się, przeżyłem, umarłem, koniec. Inni ludzie właściwie tak, nim kierują. Tak. Nie? Ale tacy ludzie też muszą być. No być może, ale no dziwi mnie to po prostu. No ale tak się dzieje. Natomiast właśnie wystarczy, mówiąc wprost, wystarczy wiedzieć tego, co my chcemy. I tu też jest, już przedłużamy, ale że wielu ludzi nie wie, czego chce. I to mi Basia przecież to powiedziała. To ja zapraszam. Że ja zapraszam. Bardzo dużo. Podamy zapraszam. Twoje... Pomogę zrozumieć. Wiesz, wiele rzeczy po prostu ludzie nie wiedzą, gdzie chcą, dokąd iść. Ale tutaj w opisie filmu damy oczywiście do ciebie telefon koniecznie. Nie wiem, czy tam stronę internetową masz, czy wystarczy telefon? Nie, u Basi jestem na tym. Strony internetowej nie mam. Chociaż mnie to ściga i powinnam zrobić tak, koniecznie. Coś powinno być. No, nie. Zrobię, ale na razie... To ja ci życzę, żebyś miała stronę internetową, żeby to też... Żeby, tak, żeby to było, tak. Żeby gdzieś... Może te właśnie zdjęcia, które powstały, będą powodem, żeby tam je umiejscowić, wiesz, żeby było wiadomo, jak ty wyglądasz. Że nie jesteś gdzieś tam sobie jakimś robotem, który przez telefon mówi. Jesteś prawdziwym, żywym, autentycznym człowiekiem. Tak jak weszłaś, już cię widziałem, tak teraz jesteś. Więc za to ci po prostu z całego serca dziękuję i no to, ja co też. Obiecałem, przytulę. Dziękuję ci bardzo, kochana. No, tak fajnie było, wiesz, z tobą. To bezpiecznie. Tak, energię, ekscytacja. Ja ci życzę, żebyś naprawdę wyżyny osiągnął. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny.